Co to jest ciekawego? No to sprzed 10 lat, ale bardzo ciekawe. Lewonta Marcowa, Jerzy Drochowski. To jest bardzo ciekawe, bo to jest książka pisana. Mam jeszcze kilka egzemplarzy. Źródło osobowe, które brało udział w tych sprawach. To jest pseudonim pana przewodniczącego. Aha, słuchajcie, mówił mi kolega, że właśnie pan Ryszard Gontarz jest bardzo, nawet jak na jego obecny stan zdrowia, w bardzo złym stanie. No i na zakończenie naszych zajęć pomodlimy się za jego zdrowie. A to teraz jest jakiś ten, mając nadzieję, że on nie umrze jeszcze, jest jakiś wysyp na polityków, na artystów, jeśli chodzi o Kostuchę. Violetta Villas, to Havel, to Kim Il-sen, przepraszam, Kim Jong-il. Pan Ryszard nie jest politykiem. Tak, z tym, że on jest artystą, to pod te kategorie się pan odmienił. Zresztą Havel miał ten dom, gdzie zmarł, niedaleko naszej granicy i niedaleko Lewina Brzeskiego. Po drugiej stronie, po czeskiej. Po czeskiej stronie, oczywiście. Zgadza się. Jak to było kiedyś hasło, Havel na Wawel. Tak wołali. Havel na Wawel. No, on też był taki ateistyczno-lewicujący, szczerze mówiąc. Generał. Jeszcze powiem wam, że... Ale podobno w ostatnich latach zaczął się w kierunku kościoła. Jakieś siostry zakonne się nim opiekowały, a poza tym żona jest dość wierząca. Więc słuchajcie, no sprawa tutaj a propos właśnie spraw liberalizm a katolicyzm, albo może lepiej liberalizm a maltyrianizm, to znalazłem dane, że Ricardo, czyli ten, co rozwinął koncepcję Smitha, był maltuzjanistą, to znaczy uzasadniał maltuzjanizm z wolnym rynkiem. Powiedział, że jeżeli się daje jakieś zapomogi biednym robotnikom, to się robi krzywdę, dlatego że oni powinni mieć po prostu mniej dzieci. Jak będą mieli mniej dzieci, to będzie mniejsza podaż siły roboczej i cena siły roboczej wzrośnie. I to jest jedyny sposób do poprawy. No, można powiedzieć, że to w takim razie Malthus też był liberałem. Tylko ten związek między liberalizmem a maltuzjanizmem nie jest ogólnie znany. Prosimy. Proszę siadać. My będziemy mieli następne zajęcia już w nowym roku, 3 stycznia, na tym krótce po nowym roku. Proszę siadać, bo mi tak. Proszę. A dla reszty do zjedzenia podzielić się. Jakoś tak. Do wszystkich go ustawię. Proszę to podzielić jakoś. Jaką mamy frekwencję? Dla was szczególnie ciekawe, ale dla was szczególnie. Jako, że wy macie takie szersze horyzonty i warto widzieć sprawę polską jako problem polityki europejskiej właśnie.
chcę jeść, ponieważ chcę, ponieważ chcę zapakowanie. Przypominam, że poprzednim razem w naszych tych analizach tak, socjocybernetyczno-geopolitycznych, bo tak by to należało określić, doszliśmy do pierwszej wojny światowej. Prawda? Przewodniać może. No to i wręcz kluczowe dla zrozumienia, dlaczego Polska odzyskała niepodległość. To nie był to przypadek, że był to wynik po pierwsze dobrego układu stosunków międzynarodowych, a po drugie żmudnej wieloletniej pracy przede wszystkim dwóch obozów politycznych. Obozu jednego, na czele którego stał Roman Dmowski, drugiego, którego przywódcą był Józef Piłsudski. I jeden i drugi wykonali olbrzymią pracę. Przypominam, że Dmowski zaczął swoją działalność w tajnej organizacji młodzieżowej o nazwie Z, Związek Młodzieży Polskiej, w skrócie Z. I potem w Lidze Polskiej. W Lidze Polskiej dokonał rozłamu, no takiego właśnie zamachu stanu wewnętrznego. I w ten sposób powstała Liga Narodowa. To jest 1893. Potem przystąpił, no, powiedział, że walka zbrojna nie daje rezultatu. Dlaczego? Dlatego, że przewaga militarna zaborców jest tak miażdżąca, że to jest skazane na klęskę. O czym świadczą losy naszych powstań kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, i trzeba iść drogą polityczną. To znaczy atakować zaborców nie tam, gdzie oni są najsilniejsi, to znaczy na polu politycznym, powiedzmy, przepraszam, policyjno-wojskowym. Tylko tam, gdzie są słabsi, to znaczy na terenie politycznym. I zaczął tworzyć polską nowoczesną myśl polityczną, a przede wszystkim szkolić kadry. Założył Towarzystwo Oświaty Narodowej, które przeszkoliło 60 tysięcy ludzi. To była podstawa potęgi obozu Dmowskiego. Mrówcza, pozytywistyczna praca, a nie skrzyknięcie się pospolitego ruszenia na gwizdek, szlachta na koń siędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Takie myślenie było obce. Dmowski wykorzystał nastroje panujące po klęsce powstania styczniowego. Skoro powstania zbrojne się nie udają przeciwko Rosji, no to trzeba coś zrobić w inny sposób. Tak zaczęto wtedy myśleć. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy. No to Dmowski akurat do tych ludzi się zwracał, ale też my z perspektywy nie wiemy, w jakim stopniu on wykorzystywał istniejącą sytuację, a w jakim tworzył
przekonywał ludzi. Dlatego, że były też silne nastroje inne, na których bazowało przede wszystkim PPS, a także SDKPIL, które mówiło, że w nowej sytuacji trzeba postawić na nową klasę robotniczą. Ale to dopiero później. I rewolucję, a więc nie tylko taka działalność, powiedzmy, najpierw musiał w Rosji, rozwinąć się przemysł. A już się rozwijał, dlatego że po reformach Wittego, a to jest ostatnia mniej więcej dekada XIX wieku, zaczął się i to dość burzliwie rozwijał przemysł. W kongresówce i w całym Imperium Rosyjskim, a przede wszystkim w Rosji właściwej. No i powstały ruchy, które chciały oprzeć się na nowej klasie, klasie robotniczej, bynajmniej nie odżegnywały się od walki zbrojnej. Nawet się do tego przygotowywały. No i tutaj przede wszystkim przedstawicielem tego nurtu naszego szeroko rozumianego obozu niepodległościowego był Józef Piłsudski, który najpierw bazował na PPS-ie, organizacji bojowej PPS-u, później zrobili rozłam PPS-u. Czyli frakcja rewolucyjna PPS-u, ale z tym Piłsudski definitywnie zerwał w 1908 roku, a nie 18, jak to wypisują różni bajkopisarze przebrani za nawet nieraz naukowców. Nigdzie nie znalazłem w pismach Piłsudskiego, a mam komplet przedwojenny po ojcu, stwierdzenia, żeby Piłsudski wysiadał z tak zwanego czerwonego tramwaju. Nic takiego nie znalazłem tam. Ale to jest tylko przenośne i zrobił to w 1908 roku, więc... Dopiero w 908. A nie w 18. Natomiast jak pan czyta nawet podręczniki historii, to piszą, że zerwał w socjalizmie w 1918. No nie wiem, czy ignorancja, czy po prostu branie swoich urojeń za rzeczywistość. Ktoś gdzieś, jakiś publicysta tak napisał i wszyscy to bezmyślnie powtarzają, nie sięgając do źródeł. A ja sięgnąłem do źródeł, to znaczy do spisu samego Piłsudskiego. Nic tam takiego nie było. Zresztą nigdy nie zerwał mentalnie, dlatego że w książce o 1920 roku, wydanej już w Polsce Niepodległej, polemizując z Tuchaczewskim, pisze, że jeszcze chyba pana Tuchaczewskiego na świecie nie było, kiedy ja studiowałem dzieła wielkiego myśliciela Karola Marksa, którego dzieła zawsze wysoko cenię, w odróżnieniu od dzieł wulgaryzatorów takich jak pan Tuchaczewski. No, jak Lenin chyba. No tutaj Tuchaczewski polemizuje. Bo to przed wojną pokazywano różne źródła, nie tak jak teraz, że jeden rodzaj źródeł ktoś studiuje i ma taki światopogląd, jak w końcu ma tu prawdę na oczach. Teraz to się tego już prawie nie używa, ale dalej w końcu miał takie klapy, no tak, żeby na boki nie patrzył. Zwłaszcza jak się, jak samochody tam coś. Jak samochody pojawia. Tam z tyłu jadą, a koń ma taki panoramiczny obrot. Więc proszę Państwa, on polemizuje z Tuchaczewskim, dlatego że w przedwojennym wydaniu, w pismach zbiorowych Piłsudskiego, w jednym i tym samym tomie jest książka Piłsudskiego, rok 1920, i Tuchaczewskiego na ten sam temat. I on polemizuje z Tuchaczewskim jako wódz polski, a Tuchaczewski był wodzem drugiej strony. Czy musiał najpierw przeczytać książkę Tuchaczewskiego? Ale nie tylko chodzi o to, że czytelnik Piłsudskiego nie był jednostronnie indoktrynowany, że tylko macie czytać marszałka, fuj bolszewika, nie, bo to komuna czy coś takiego, tak jak teraz się robi. Przecież w tej chwili amputowano całą wiedzę o marksizmie z naszych z programów studiów. No nie wiem, czy ktoś teraz studiuje historię może? O Marksie słyszał coś? Znaczy to w latach 90. to w ramach zajęć z filozofii na historii na drugim roku ćwiczeń półsemestralnych zakończonych zaliczeniem. To było o różnych filozofach i tam się wszystko pałkowało. To jeszcze siłą bezwładności. Nawet trochę Konfucjusza.
Nie, ale czy... Ale Marks był, był. Marks był... Dość pobieżnie, ale był. Jeszcze siłą bezwładności. Natomiast już w ekonomii? Nie. W socjologii? Nie. A jeżeli wrócił, to proszę mnie skorygować. Ja stracił w socjologii i jeszcze jest Marks, niestety. No tam się go znaczy, omawia. Na studiach socjologii co się omawia? To znaczy omawia się w ramach... do takiego, niby to jest w ramach historii, ale cały czas się do niego nawiązuje, nawet jeżeli chodzi o współczesnych socjologów. Proszę pana, bo to jest taka sprawa, że cały czas nasze kadry naukowe są zaprogramowane na system pojęć marksistowskich. Mało tego, marksizm jest wyższym etapem rozwoju ekonomistycznej, jednostronnej myśli niż liberalizm. Więc jak ktoś operuje liberalnym podejściem, to też obraca się w tym kręgu pojęć. Ale mnie chodzi o to, czy się porządnie wykłada materializm historyczny. O to mi chodzi. Czy się, no nie, pytam cię. To znaczy, no... no nie na zasadzie, że no, były różne tam kierunki w socjologii, między innymi tam był też marksizm i się o tym wspomina, tylko czy jest? Jak i taki wykład materializmu historycznego, bo to jest istota socjologii marksistowskiej. To znaczy tam bardziej się skupia właśnie na jego podejściu takim ekonomicznym, wstępu w tej no i co? I co się mówi, jest istotą tego podejścia ekonomicznego, co było nowością w XIX wieku, no nie teraz. To znaczy tam generalnie chodziło o ten... wyzysk klas. No i generalnie na tym się skupia. Ale czy się mówi o marksistowskiej teorii wartości dodatkowej? No to z tym się nie spotkałem. A to jest istota teorii Marksa. Mówię to z moich studiów, bo ja studiowałem w epoce, gdzie to było, na Politechnice się musiałem tego uczyć przez 3,5 roku. Więc to jest po prostu marksistowska teoria reprodukcji rozszerzonej i na tej bazie teoria wartości dodatkowej. I teraz na tym jest zbudowane, na tej ekonomistycznym podejściu jest zbudowana socjologia marksistowska jako analiza kolejnych formacji społeczno-gospodarczych alias ustrojów. Od wspólnoty pierwotnej, która ma okres dzikości i barbarzyństwa, poprzez niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, a w przyszłości ma być socjalizm, którego ostatnim etapem będzie komunizm. To jest mówione na socjologii. Tak, o tym się wspomina. O tym mówią, tylko bez tego jądra teorii wartości dodatkowej. Tak. To jest na zasadzie, poglądy Marx. A tymczasem te poglądy są konsekwencją jego teorii wartości dodatkowej. To jest najważniejsze. I koncepcja reprodukcji rozszerzonej, którą zresztą w ujęciu cybernetyczno-ekonomicznym zapisał Oskar Lange w swojej książce Ekonomia polityczna. To warto o tym wiedzieć. To Lange się zajmował cybernetyką. Oczywiście to jeszcze przed Mazurowską. I w tym języku zapisał teorię Marksa, teorię reprodukcji Marksa. Więc proszę was, Piłsudski bynajmniej nie odcinał się od myśli wielkiego filozofa Marksa, jak to ujął. Ale to trzeba sięgać do źródeł, to znaczy do samego Piłsudskiego. Ale powiem wam, że do źródeł, do Marksa sięgają w procesach szkolenia eurokratów. Tutaj no, pod Warszawą, jak się to tam nazywa ten... Natolinie. W Natolinie, to jest chyba jeszcze Warszawa. To jest dawny Pałac Granicki. Tak jest. I oni przyjęty przez komunistów po II wojnie. Natomiast a teraz eurokraci tak, się tam szkolą. Od 1993 roku. Tak, więc proszę was. Nagle wojsko skasowali, wszyscy pojechali. Jeszcze są ślady, że Gierek próbował tą posiadłość rozszerzyć, ale Gierek upadł w 80 roku. Zostały fragmenty nowych, betonowe podmurówki pod nowe płoty. By odcięli jeszcze kawał na dole. Tak, więc tam, proszę pana, w tym ośrodku
po prostu szkoli się z całej Europy kadry przyszłych eurokratów. Oni nawet płacą za to sporo, ale liczą na posady dobrze płatne w tej biurokracji eurotycznej, czy jak to tam nazwać, eurokratycznej. No i niedawno rozmawiałem z takim cudzoziemcem, który tam studiuje, akurat miał temat, to co my przerabiamy. Przyczyny wybuchu I wojny światowej w świetle manifestu komunistycznego Marksa. O. Jeszcze takie pytanie, no przecież... No to ja mu jeszcze dodałem trochę, bo ja z czasów dawnych pamiętałem ze studiów politechnicznych, to jeszcze mu dodałem do tego Lenina i o socjalzdrajcach, bo przecież w tej chwili Europą trzęsą socjaldemokraci, no to powiedziałem, co Lenin napisał na temat drugiej międzynarodówki, która do dzisiaj tam panoszy się w Unii Europejskiej. A jeszcze jest neomarksizm od lat 70. czy 60. kombinowany w RFN-ie i we Francji. Proszę pana, ja nie wiem. I też rodzaj przeróbki. Ja nie wiem, czy to jest neomarksizm, czy to jest trockizm. No też, no u nas, oni się nazywają neomarksistami. No to nazwać się można dowolnie, mogą się nawet nazwać, proszę pana, czcicielami na przykład objawienia świętego Marksa. Ale chodzi mi o to, że w tych wszystkich ugrupowaniach jedynie konsekwentnie marksistowską myśl uprawiają trockiści. Czyli ignorancja, jeśli chodzi o trockizm, jest pełna. No jestem ciekaw, czy na tych studiach tam cokolwiek mówią myśli Trockiego. Trocki jest tylko wspomniany tak zdawkowo bardzo w ramach omawiania Marksa, jako takie, można powiedzieć, to tylko dopełnienie, powiedzmy, że jak omawiamy te klasyczne teorie socjologiczne, to tam właściwie o tym nic nie ma. No, tutaj, ale to dla ciekawskich, którzy by chcieli... Ja to mam tutaj w planie. Może nawet dzisiaj o tym będę mówił. Czyli lepiej jest ich nazywać neomarksistów, neobronsztajniści, zgodnie z prawdziwym nazwiskiem Trocki. No, ale on jest znany jako Trocki, bo to był jego pseudonim partyjny. Ci konspiratorzy się lubowali w pseudonimach i Stalin to też był pseudonim. No tak, oczywiście. Dżugaszwili, Lenin to też był pseudonim. Ulianow. To właśnie, a Trocki to też był pseudonim. Dopiero Chruszczow miał swoje własne nazwisko. No tak, bo Chruszczow nie był konspiratorem bolszewickim. On już działał jawnie, otwarcie, legalnie. I miał zupełnie inną psychikę niż konspiratorzy. Konspiracja to jest coś, no, to wytwarza specyficzne podejście do życia. Więc proszę was, wracając do naszego głównego nurtu. Przypominam, że przede mną I wojny światowej plan Schlieffena zmodyfikowany przez Moltkego, jego następcę, przewidywał rozbicie najpierw Francji, która mogła się szybko mobilizować, zanim Rosja się w pełni zmobilizuje. No i tutaj cała bitwa się toczyła o to, czy Rosjanie zdążą zmobilizować na samym początku wojny dostateczne siły, żeby udzielić efektywnej pomocy Francji. Kluczowe było stanowisko Polaków. I tutaj, wiecie, znalazłem bardzo ciekawe cytaty, jak to widzieli Niemcy. Wspominałem o Walterze Recke. Pamiętacie, ale tylko o nim napomknąłem. Natomiast warto powiedzieć trochę więcej. Warto powiedzieć parę słów więcej na temat Reckego. Otóż Walter Recke, tak to się podpisze. To był też Prusak, tak?
Niemiec. Niemiec, nie wiem, czy to Niemiec. Prusacy pochodzenia nieszlacheckiego z reguły mają krótkie nazwisko końcówką na literę E. No to bardzo prawdopodobnie był Prusakiem w takim razie. Nie jestem takim dobrym znawcą tych pruskich genealogii. Więc proszę wziąć pod uwagę, że po przegranej przez Niemcy w I wojnie światowej narodowcy niemieccy, czy patrioci niemieccy, jak to woli, poszukiwali winowajców klęski. Hitlerowcy oczywiście wskazali na zdrajców, a przede wszystkim na Żydów. To była oś ich ideologii. Wszystkiemu winni są z Żydzi tam... Że Berlin jest placem zabaw Żydów i tak dalej. Tak, 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 tak. Natomiast nacjonaliści niemieccy, nie hitlerowcy, tylko powiedziałbym tradycyjni nacjonaliści niemieccy, a jeszcze w 20 latach oni dominowali w tym dyskursie. Monarchiści, tak? No różni, najrozmaici. No i monarchiści, wtedy raczej postmonarchiści i odpowiednik narodowych demokratów niemieckich, wszechniemcy przecież. Którzy założyli HKT, Ostmarkenverein, no, to niekoniecznie musieli być monarchiści. Ale zaczęli w każdym razie zaczęli szukać nieco gdzie indziej niż hitlerowcy. I profesor Recke właśnie należał do tych badaczy. Opublikował w 27 roku, tutaj wypiszę pełny tytuł. O, książka Die polnische Frage. Frage. A, bo ci ludzie byli uczuleni na Polaków. Nie, to nie jest żadne uczulenie, to jest rzeczowa analiza oparta o fakty. To nie jest dzieło propagandowe. On był naukowcem, a w czasie I wojny był z zawodu historykiem. Podczas I wojny był wybitnym dygnitarzem niemieckich władz okupacyjnych w Warszawie i jednym z najlepszych w Niemczech okresu międzywojennego znawców problemów Europy Wschodniej w ogóle. To warto wiedzieć. To był człowiek, co znał się na rzeczy, bo tu pod przywództwem, pod kierunkiem generała gubernatora Wessenera w Warszawie urzędował. Więc on napisał książkę Die polnische Frage. To właśnie się powinno z dużej litery już teraz kolejne z pisownią niemiecką. A polnische z małe, to jest przymiotnik, oczywiście. Als problem. Der europäischen Politik. I to zostało wydane w Berlinie w 1927 roku, więc to jest jeszcze Republika Weimarska, nie żadne Niemcy hitlerowskie i konkretnie strona, proszę was, żebyś ktoś chciał sprawdzić, 186. Po prostu no to jest praca naukowa dla fachowców, polityków i ewentualnie historyków, którzy no,
mieli wyciągnąć wnioski z tej klęski i ustrzec się ewentualnych błędów, które popełnili. Więc ja tu przeczytam bardzo ciekawy fragment z jego pracy. Dmowski? Tak. To jest po prostu sprawa polska jako problem polityki europejskiej. I on w tej książce omawia działalność Dmowskiego. Ciekawe, że nie Piłsudskiego. Omawia działalność Dmowskiego i jego obozu, a zwłaszcza znaczenie książki Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia Polska. To jest bardzo istotna sprawa. Ta książka Niemcy, Rosja i kwestia Polska została wydana przez Dmowskiego w 1908 roku. Przetłumaczona na kilka języków, na francuski, na rosyjski, na fiński nawet. Tylko Dmowski nie pozwolił przetłumaczyć na niemiecki. No po prostu, żeby przeciwnikowi nie ułatwiać roboty. Czyli profesor musiał się nauczyć polskiego albo jakiegoś innego języka, na który... Proszę pana, on był wysokim urzędnikiem władz okupacyjnych niemieckich w Warszawie. Niemcy szanowali fachowców, a nie z klucza partyjnego ludzi. No, jak go tu wysłali, to musiał nie tylko dobrze znać język polski, ale musiał znać stosunki w Polsce. I nie tylko, bo on był specjalistą spraw wschodu, jak mówiłem. Nie tylko Polską się zajmował. No i wskazuje na tę książkę Dmowskiego, Niemcy, Rosja i kwestia Polska. I tak pisze. Na tę książkę Dmowskiego mogli odtąd Francuzi stale wskazywać, ilekroć ze strony rosyjskiej wypowiadane były wątpliwości co do zasługiwania przez Polaków na zaufanie. Bardzo istotna sprawa, bo frakcja proniemiecka w Petersburgu na dworze carskim cały czas stała na stanowisku, że nie wolno zrywać dobrych stosunków z Niemcami, bo wtedy wybuchnie problem Polski i na tym stracą jedni i drudzy, a nawet mówiono, że wojna z Niemcami doprowadzi do upadku Rosji. Praktycznie Dmowski twierdzi tylko w całym rządzie rosyjskim w 1914 roku jedyny minister spraw zagranicznych, Rosjanin Sazonow, był zwolennikiem wojny z Niemcami, a cała reszta była temu przeciwna. No i dalej, proszę was, na stronie 192, tu jeszcze dopiszemy sobie drugą stronę. Na stronie 192. Rekę pisze tak. Dzięki temu usunięta została najważniejsza obiekcja powstrzymująca Rosję od ataku na państwa centralne. No bo chodziło o to, żeby nie wybuchło powstanie na tyłach armii rosyjskiej, które by przecięło linie komunikacyjne przede wszystkim. Więc dzięki temu usunięta została najważniejsza obiekcja powstrzymująca Rosję od ataku na państwa centralne. Rosjanie nie tylko mieli teraz spokój w swojej bazie wyjściowej, ale mogli oczekiwać, że również i w swoim marszu naprzód, na Berlin i Wiedeń, będą znajdować wszędzie przyjazne przyjęcie i poparcie na obszarach zamieszkałych przez Polaków. To jest w prowincji poznańskiej i w Galicji. Tym sposobem już w przededniu wojny światowej, pisze Rekke, sprawa polska zaważyła w sposób rozstrzygający nadzieję Europy. Koniec cytatu. A nam się wmawia i to urzędowi historycy, że tylko szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zawdzięczamy odzyskanie niepodległości, bo nic z tego nic złowego, przyszła Polska na pierwszego. A dlaczego się tak robi? Żeby nas wbić w kompleks i w mentalność służalczą, że tylko u pańskiej klamki coś możemy wytargować. No i proszę was, chodzi też o to, że możni tego świata się nas boją.
Popatrzcie, że Polska nie miała państwa, a zaważyła w sposób decydujący na dziejach Europy. I to jest stanowisko znawcy niemieckiego. Nie tylko teoretyka, historyka, co tekstami oferuje, tylko wysokiego urzędnika, co siedział w Warszawie w czasie wojny i tworzył przyszły polski aparat. Niepodległej Polski, ja zaraz o tym będę mówił. Więc proszę was, proszę sprawdzić, kto z historyków zajmujących się tym okresem cokolwiek słyszał, czy może czytał książkę Reckego. Proszę bardzo, dlatego tu tak precyzyjnie wypisałem. A historycy są nauczeni operowania opracowaniami tak zwanych autorytetów, utytułowanych, reklamowanych, a oduczani sięgania do źródeł. Więc ja tu kieruję specjalnie z odsyłaczami do stron, do źródła. Nam się mówi najważniejsze, co o nas myślą za granicą. No to proszę bardzo, ja pokazuję, co myśli zagraniczny specjalista, nie dziennikarz w jakichś pismach, którego wynajęli i pyskuje. To jest fachowiec niemiecki. Na użytek swój. Swoich. Nie była to książka propagandowa, zresztą w treści dla Niemców powiedziałbym bardzo nieprzyjemna. Co to nagle? Tak niewielkie mocarstwo, a naród bez państwa w tym czasie zaważył w sposób decydujący na losach Niemiec, bo przegrały. Po prostu sprawa polska jako problem polityki europejskiej. To jest tak dokładnie się tłumaczy ten cel i ten tytuł. I teraz proszę was, no ja już poprzednio mówiłem, jak to zaskutkowało. Kolega nawet wspomniał, że rosyjskie wojsko w 14 roku w Warszawie było kwiatami witane. No tak, pierwszy oddział kozaków. Tak, tak. No proszę, tych samych kozaków, co przedtem byli główną wrogą siłą, bo to była taka policyjna siła do tłumienia między innymi naszych powstań. A tutaj dzięki robocie Dmowskiego przez ćwierć wieku właściwie zupełnie odwróciły się nastroje. I to zauważył przede wszystkim Walter Reckę. Ale on jeszcze dalej poszedł, proszę was, bo później chodziło o to, czy no, kto zadecydował o tym, że Polska została odbudowana w takich granicach, jak została, a nie mniejszych, jak to planowano, no choćby powiedzmy w Berlinie, czy nawet w jakimś stopniu mimo wszystko w Londynie już po pokonaniu Niemiec. No to proszę państwa, również, ale może żeby nie wybiegać za bardzo w przyszłość, zatrzymajmy się na 14 roku. Otóż po przegraniu bitwy nad Marną, co ja już szczegółowo omawiałem, nie będę wracał, szef Wielkiego Sztabu Generalnego von Moltke 9 września 14 roku zameldował cesarzowi Wilhelmowi II. Wasza cesarska mość, przegraliśmy wojnę. I niewątpliwie miał rację, no już słuchajcie, jak wynika z tych naszych danych liczbowych, z tych obliczeń, no to w 14 roku, proszę was, stosunek udziału w sterowaniu międzynarodowym Anglii, Francji, proszę państwa, więc proszę sobie wziąć te tutaj
moje obliczenia z tych tabel, którymi w tej chwili operujemy. No i proszę zobaczyć. Choćby stosunek, no tu mamy produkcję bieżącą stali, ale to jest jeszcze jest powiedzmy mało. Ale w tablicy 16 mamy za rok 13 udział w procesach sterowania międzynarodowego obliczany tą moją metodą, którą żeśmy poprzednio omawiali. No to proszę bardzo, suma tych udziałów Anglii, Francji i Rosji, a już było jasne, że Anglia się włączy, do stosunku Niemiec i Austro-Węgier, to już była taka przewaga, że nawet mowy nie było o wygraniu wojny przez państwa centralne. Nie wiem, jak Moltke to liczył, ale prawdopodobnie liczył też potencjał przemysłowy i demograficzny. I doszedł do takich samych wniosków, jak my tutaj. A poza tym ci Junkerowie pruscy się robili. Zamiast pozwolić, żeby Rosjanie tam weszli na jakiś czas i zdobyć Paryż, potem dopiero jak Francja padła... To znaczy to, że Junkerowie, przede wszystkim cesarz Wilhelm wykazał słaby charakter. I jakby powiedzieli marksiści, bardziej podchodził klasowo niż narodowo. Uległ naciskom swojej klasy społecznej, tych Junkrów, żeby ratować majątki Junkrów. Osłabił prawe skrzydło, które miało oskrzydlić Paryż. I tym samym zadecydował to klęsce w bitwie nad Marną. No, ale pamiętajmy, że w tej armiach rosyjskich, które wkroczyły do kongresówki, głównie poza kozakami służyli Polacy, no, którzy nie zbojkotowali mobilizacji rosyjskiej, nie wywołali powstania, mimo że do tego ich nawoływano, i po prostu w mundurach rosyjskich walczyli przeciwko, jak Głoski wskazywał, największemu, najgroźniejszemu wrogowi Polski, jakim były Niemcy. Natomiast Francuzi rzeczywiście byli wtedy w bardzo złej sytuacji, skoro Clemency, czyli premier Francji, zarządził karę śmierci dla wszystkich podejrzanych nawet o defetyzm i dezercję. Proszę pana. I zmusił taksówkarzy tych jeszcze... No tak, wszystkie zmobilizowali, wszystkie taksówki, tak, żeby przerzucać siły na front. Wszystko na front. No ale my nie musimy w ogóle studiować nawet zarządzeń Clemenceau. My patrzymy na to z lotu ptaka. Przecież tu w tej tabeli. No czy wynika jednoznacznie? To wynika, że on musiał tak. Że to, bo tak jak mówimy, że no Clemenceau był przerażony, to jest idealistyczne podejście, że wszystko zależy od emocji przywódców. Nie. Nie, ale on tak myślał, że... To nie jest nieważne, co on myślał. Myślał inaczej, to by go zdjęli i inny by przyszedł. Jednostka niczym, jednostka bzdurą, choćby największą była figurą. Tutaj proszę patrzeć w te tabele. Przecież w 1914 roku stosunek Niemiec do Francji był 2, czyli Niemcy miały dwukrotną przewagę w procesach sterowania międzynarodowego nad Francją, i oko w oko Niemcy z Francją, no to musiały wygrać. Na to liczył niemiecki sztab generalny, ale Polacy napsocili, na co wskazał Reket. I to bardzo słusznie, no, w świetle naszych tutaj analiz. W momencie, jak już się nie udał Blitzkrieg, to wiadomo było, że Rosja zmobilizuje pełne siły. Anglia no, w ciągu dwóch lat... Ale gdyby nawet nie posłali tych armii na odbicie plus wschodnich, to i tak by mieli przegraną wojnę, bo to wynikało z... To znaczy, ja nie wiem, czy by mieli przegraną wojnę, ale mieli szansę. A tak zaprzepaścili szansę. Mieli szansę, oczywiście, no bo sztabowcy niemieccy nie byli jakimiś idealistami oderwanymi od życia. Robili kalkulacje. Nie przewidzieli na przykład geniusza Hindenburga i Ludendorffa, którzy w
przed przyjazdem te dwa korpusy przerzucone z Nadmarny do Prus Wschodnich ówczesnych były już niepotrzebne, bo 8 Armia dowodzona przez Ludendorffa i właśnie przez Hindenburga Ludendorffa, który był jego tutaj prawą ręką, rozprawiła się z dwoma armiami rosyjskimi, co jest w podręczniku strategii Sztuka Wojenna w warunkach nowoczesnej wojny. Generał Mosor wskazuje, że jest to jedyny znany w nowoczesnych wojnach przypadek, gdzie na szczeblu operacyjnym dwukrotna przewaga została pokonana. No więc Niemcy to nazwali, że to jest bitwa pod Tannenbergiem i rewanż na Słowianach za Grunwald. No i proszę was, teraz powstaje pytanie. Skoro, jak tutaj wam przeczytałem, generał Moltke zaraportował, wasza cesarska mość, przegraliśmy wojnę, to po co w takim razie Niemcy jeszcze przez 4 lata z ogonkiem prowadzili tę wojnę, krwawili? No o co tutaj chodziło? A Polacy by powiedzieli, chodziło o honor. Ale Niemcy mają inne pojęcie honoru niż my. Każdy naród ma odrębne. No na przykład SS-mani mieli pojęcie takie, mein Ehrheilstreue, prawda? Czyli moim honorem jest wierność, rozumiana oczywiście jako posłuszeństwo przede wszystkim. Posłuszeństwo swoim przełożonym. Później w czasach hitlerowskich oczywiście chodziło o posłuszeństwo Führerowi. I teraz co Niemcy, po co tę wojnę wprowadzili jeszcze 4 lata? Wszystko wskazuje na to, mówię tu na podstawie ich czynów, a nie jakichś planów na papierze, które mi tu nie są do niczego potrzebne. Otóż przede wszystkim walczyli o zorganizowanie wschodu. Na zachodzie nie mieli już nic do ugrania. Jak nie pokonali Francji, to było wiadome, że no, nawet wątpliwe, czy po ewentualnej przegranej wojnie zatrzymają Alzację i Lotaryngię, i zresztą nie zatrzymali jej wcale. A na wschodzie wszystko stało otworem. Tylko trzeba było wygrać sprawę polską. Nawet kolonii w Afryce. No tak, ale to wyścig po kolonie to już można powiedzieć miał wszystko trzeciorzędne znaczenie. Brytyjczycy, Japończycy i wzajemni. Ośrodkiem siły świata była Europa. Dopiero tworzył się drugi ośrodek za morzem w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Proszę zresztą tutaj na tych tabelach zobaczyć. No proszę. 13 rok przededniu wojny. Anglia 27,6% to udział w sterowaniu międzynarodowym. Francja 8,8. Niemcy 15,7. Rosja 5,2. Austria 3,6. No Stany Zjednoczone miały już więcej niż Anglia. 31,1. No ale Europa to nie tylko Anglia. No i proszę was, w tym czasie Niemcy w 15 roku zajmują praktycznie wszystkie ziemie etniczne polskie. Armia niemiecka wkracza do Warszawy w sierpniu 15 roku. I co robią Niemcy? To jest też bardzo ciekawe. Przecież państwa polskiego nie ma. Administracji polskiej nie ma. No, może z wyjątkiem Galicji, ale tam to była austriacka administracja z językiem polskim. Namiestnik Galicji to był właściwie no, taki wicekról, ale z ramienia Wiednia. To nie była polska administracja, tylko administracja austro-węgierska, no powiedzmy, z polskim językiem urzędowym, z dużą autonomią i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie była Polska. A co robi generał gubernator Besseler i Recke pod jego komendą? Przystępują od razu w 15 roku
do tworzenia podwalin polskiego aparatu państwowego przyszłego. On naszym dobrodziejem, należy powiedzieć. To nie było ani tworzą. No zacznijmy, najważniejsza rzecz to jest szkolenie kadr, słuchajcie. Tak jak Dmowski i Piłsudski zaczęli swoją niepodległościową robotę szkolenia kadr, tak my zacznijmy analizę tych działań Niemców od tego punktu. Ale ta Polska miała być nawet chyba bez Łodzi. Proszę pana, nie chcieli zagarnąć. Proszę pana, to już mniejsza z tym. Oni nie, jeszcze tutaj nie mówili o granicach. Właśnie wielki błąd naszego rządu londyńskiego, który podczas wojny próbował już negocjować granice. Z fatalnymi skutkami. Natomiast Niemcy nic nie mówili o granicach, proszę pana. Oni po prostu tworzą administrację polską. W Rysówce, nie w Poznańskim czy na Pomorzu. Oczywiście, że nie. No, tylko w Kongresówce. Teren oficjalnie, formalnie należący do Rosji, zajęty przez Niemców i Austro-Węgrów, podzielony na dwie strefy okupacyjne. Austro-węgierską z stolicą w Lublinie i niemiecką na północy z stolicą Warszawy. No, najważniejsza była ta niemiecka, że Austro-Węgry już były wtedy satelitą Niemiec. Czyli właściwie wykonywali zarządzenia. Tak, tak. Tam. Zresztą bardzo elegancko generał gubernatorem austro-węgierskim w Lublinie został hrabia Szeptycki. Polak, ten generał Szeptycki, bo było dwóch braci. Jeden był Ukraińcem, no, wychowawcą kadr nacjonalistycznych ukraińskich, był arcybiskupem grekokatolickim w Lwowie, a drugi brat był Polakiem i to narodowcem polskim. No ten był narodowcem ukraińskim, a ten polskim. I obaj byli pogrądzieni wnukami Aleksandra Fredy. Tak jest, a to jeszcze też ciekawa sprawa. Więc widzicie, oni realizowali braterstwo polsko-ukraińskie, jakby nie było. No i proszę was, no więc tam ten całym szacunkiem dla hrabiego Szeptyckiego, ale więcej do gadania tu miał generał gubernator Besseler, choć nie hrabia. No i proszę was, pierwsza sprawa. Przecież od powstania styczniowego w Warszawie nie było polskich uczelni. W ogóle w zaborze rosyjskim nie było. Uniwersytet był i owszem, ale to była gubernialna, podrzędna uczelnia rosyjska z językiem rosyjskim. Cesarski Uniwersytet Warszawski. Tak jest. Była prywatna uczelnia techniczna, Wyższa Szkoła Inżynierska Wawelberga i Rotwanta. Czyli Politechnika Warszawska. No tak, no ale też urzędowy język był rosyjski. Nie mam danych, jak tam, w jakim języku się tam te techniczne przedmioty odbywały, ale podejrzewam, że chyba w rosyjskim, bo podręczniki musieli mieć rosyjskie, no ewentualnie w niemieckim. Były też dobre podręczniki niemieckie w naukach technicznych. No ale proszę was, a co robi generał gubernator Besseler? Już 15. października albo listopada 15 roku uruchamia dwie polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski i Niemcy mogą powiedzieć, że jest czarną niewdzięcznością Polaków, że Uniwersytet Warszawski nie jest imienia generał gubernatora Besselera. To było go połowa do życia. Ale dopiero od roku zaczął funkcjonować jako polski uniwersytet, od roku akademickiego 1916-17. Bo wtedy jeszcze szedł programem rosyjskim od 15-16. Ale to już tylko siłą bezwładności, bo po prostu ci, co tam kończyli, no nie było tak, że w ogóle rozpędzono na cztery wiatry ten rosyjski uniwersytet i opcja zerowa, tylko to było miękkie przejście. No już tam ostatni rocznik dyplom sobie jeszcze zrobił po rosyjsku, ale nowe lata już po polsku miały zajęcia. Także on już się rozruszał od samego początku jako polska uczelnia. Założył Politechnikę Warszawską. Też powinna nosić imię generał gubernatora Besselera. Przemianował prywatną szkołę. To znaczy awansował, bo to była wyższa szkoła inżynierska, czyli wyższa szkoła zawodowa. Dostawali tytuł inżyniera, ale nie akademicki wtedy. Nie było magistra inżyniera, tylko był nieakademicki, zawodowy.
tytuł inżyniera i inżynier akademicki. No więc tu zamieniono na już akademicką uczelnię. Z wspomaganiem oczywiście przez naukę niemiecką, która w dziedzinie nauk technicznych stała wysoko. Teraz już jest zacofana, ale wtedy to była przodująca nauka. Dalej, proszę Was, tworzy się całą sieć szkolnictwa polskiego. Tworzy się organy administracji polskiej w kongresówce. Tworzy się sądownictwo polskie, bo przedtem było rosyjskie. A tu się nie wprowadza niemieckich sądów okupacyjnych, znaczy one tam w sprawach wojskowych mogły funkcjonować. Jak złapali szpiega na przykład rosyjskiego, to go sądził sąd wojskowy niemiecki, ale cywilne sprawy już polskie sądy sądzą. Posiłkowano się oczywiście też z kadrami polskimi z Galicji, bo tam byli ludzie z kulturą już pewną prawno-państwową. Dalej proszę Was, no tutaj właśnie przychodzimy do 16 roku. A w 16 roku Niemcy wydają, no właśnie Niemcy i Austriacy, taki manifest dwóch cesarzy. To jest listopad 1916 roku. Jeszcze Franz Józef się załapał na parę tygodni przed śmiercią. Jeszcze się załapał, tak, ciut. I cesarz austriacki, no wydają ten taki manifest, dekret, czy jak to tam nazwać, dwóch cesarzy, który zapowiada utworzenie państwa polskiego. No to już później Rosjanie nie mogli mieć w tyle i car rosyjski też w listopadzie. Ale Rosjanie wydał. Jeszcze wcześniej, 14 ale to było rozmazane, nie było to tak wyraźne nawiązanie, stwierdzenie, że będzie państwo polskie, tylko to raczej dotyczyło daleko posuniętej autonomii. W każdym razie, proszę Was, tutaj cesarz Wilhelm i Kaiser Franz zapowiedzieli wyraźnie utworzenie Królestwa Polskiego, a król będzie oczywiście ofiarowany Polsce przez Berlin i Wiedeń w prezencie, wiadomo, z odpowiedniej dynastii, no bo nie mógłby Lech Mys tutaj rządzić takim państwem. Ale Niemcy wszędzie wpychali swoich, wkręcali swoich mniej mazowieckich. To metoda zresztą. Do Rumunii, do Grecji, do Bułgarii. No, przecież król rumuński to Hohenzollern. Z Bosny i Linii. Ten, co jeszcze żyje. Boczny, nieboczny, ale ta rodzina. Ten, carowie bułgarscy, to też, oni to raczej z Brytii, ale nie, to też Koburgowie, to oni też są z Windsorami spokrewnieni, to też są z pochodzenia niemieccy dynaści. No i ci z Grecji, co teraz Grecja jest republiką, ale do lat 60. ta dynastia rządziła Grecją. No proszę bardzo. Też byli Niemcy. Polityka dynastyczna, konsekwentnie prowadzona, a wtedy to było ważne, dlatego że w Europie do 18 roku to republika to była tak, francuska, szwajcarska, no, czy opuściłem jakoś? I Portugalia od 1910 roku. Czy jeszcze kogoś my puścili do San Marino jeszcze zajść? No tak, ale to co tak jest. A wszystko reszta były monarchie. Także to był wtedy standard. I w tamtym czasie te wszystkie dynastyczne sprawy miały wagę swoją. No i słuchajcie, wtedy po tym dekrecie, już w zimie z 16 na 17 rok, niemieckie władze przystępują do tworzenia armii polskiej. I policji w postaci, no policja to już wcześniej była, straże obywatelskie polskie. Policja uzbrojona
szable, to są takie krótkie właściwie pałasze. Więc policja już była od 15 roku po wycofaniu się Rosjan, a tu przystąpili do tworzenia Polnische Wehrmacht, tak się to nazywało. I tu powstał problem dopiero. Dlaczego? Już nawet Piłsudski zaczął się. Dlatego, że trzeba było złożyć przysięgę na wierność dwóm cesarzom. I to jest ciekawa historia. Mianowicie jeszcze trzeba dodać, że stworzono nam już zalążki rządu. Rada. Nie, jeszcze nie regencyjna. Tymczasowa Rada Stanu. Zamieniona później na Radę Regencyjną. Rada Regencyjna, czyli w imieniu przyszłego króla Polski, oni już zarządzają. Najpierw to była tymczasowa Rada Stanu, gdzie Piłsudski przyjął godność odpowiednika ministra spraw wojskowych, ale jak w 1917 roku trzeba było, przystępując do Polnische Wehrmacht, do którego wcielano Legiony Polskie, walczące pod komendą austro-węgierską. Prosimy, prosimy. To wtedy, proszę was, Piłsudski odmówił. Tutaj zresztą złośliwi narodowcy wytykali mu, że no jak to, dlaczego on tu odmówił? Przecież przedtem jako komendant Legionów złożył przysięgę na wierność Franciszkowi Józefowi, no tak, ale tu trzeba było jeszcze i cesarzowi Wilhelmowi, a to już komendant Piłsudski nie chciał iść. I wobec tego Piłsudski sam odmówił tej przysięgi i legionistom też zakazał. I wtedy doszło do rozłamu, to jest ciekawa sprawa, doszło do rozłamu na tle przysięgowym. I ci legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, to w zależności od tego, to byli poddani albo austro-węgierscy, albo rosyjscy. Więc rosyjscy poddani zostali internowani jako poddani wrogiego mocarstwa, jako tak. Po prostu jako jeńcy wojenni. Poszli do obozów w Szczypiornie i w Beniaminowie. Jeden był dla oficerów, drugi był dla szeregowych. Ci, którzy byli poddanymi austro-węgierskimi, zostali wcieleni do zwykłej armii austro-węgierskiej, austriackiej ściśle, no bo nie do konwentów węgierskich, i pojechali na front włoski, na wszelki wypadek, żeby nie czmychnęli na drugą stronę frontu. Tam wojowali z Włochami i z kolei część legionistów złożyła tą przysięgę wbrew poleceniom. I tutaj jest pewna subtelność, proszę państwa, no, mało lub w ogóle nieznana. Informację, którą dostałem od pułkownika Kazimierza Pluty Czachowskiego, który był drużyniakiem, to znaczy z drużyn strzeleckich wszedł do pierwszej kadrowej jako młody człowiek, bardzo młody, wkraczał do kongresówki. No i mówi, że Drohtz Rowecki, który był legionistą, i to z pierwszej brygady jak najbardziej, złożył przysięgę i służył w Polnische Wehrmacht. Przez to jeden szczebel więcej awansował w stosunku do kolegów, którzy byli internowani, ale to mu pamiętano. Chociaż jako fachowiec wojskowy i patriota był bardzo ceniony, no najlepszy dowód, że awansował i w końcu nawet został dowódcą tej warszawskiej brygady pancerno-motorowej, jednej z dwóch najnowocześniejszych jednostek naszej armii, był specjalistą od sprawy walk ulicznych, napisał podręcznik walk ulicznych,
na którym się kształciły później kadry AK i powstańcy warszawskie. A tą informację mam od pułkownika Majorkiewicza, który właśnie był w AK i walczył w powstaniu i poinformował mnie, że po prostu byśmy się szkolili na tym podręczniku Roweckiego, jeszcze wówczas majora. Również narodowcy przygotowujący się do przewrotu w latach 30. też studiowali ten podręcznik Roweckiego, no bo to był najlepszy podręcznik walk ulicznych. No i proszę was, tym niemniej, jedna ciekawostka bardzo subtelna, ale dla wtajemniczonych istotna. Mimo że wszystkim niepodległościowcom przysługiwał krzyż lub medal niepodległości ustanowiony w latach 30. właśnie dla uhonorowania tych, którzy walczyli o niepodległość przed powstaniem państwa polskiego. Więc najwyższa klasa to był krzyż niepodległości z mieczami. To ci, którzy walczyli z bronią w ręku przed wybuchem I wojny światowej. A więc praktycznie bojowcy z organizacji bojowej PPS dostawali oraz żyjący jeszcze powstańcy styczniowi, to wszyscy już obligatoryjnie tak. Stopień oficerski, niezależnie od tego, jaki stopień mieli w powstaniu, specjalny mundur i krzyż niepodległości z mieczami. Dalej był zwykły krzyż niepodległości, który jak najbardziej przysługiwał Roweckiemu i medal niepodległości, to był powiedzmy ten najniższa klasa. Dostawali go nie tylko legioniści, ale na przykład doborczycy też. Mój ojciec w korpusie dobór Musińskiego i też dostał medal niepodległości, a Rowecki nie dostał. I proszę to sprawdzić, nic nie wierzyć w to, co ja mówię, bo ja to sprawdziłem, chociaż źródło bardzo wiarygodne, bo pan pułkownik Pluta Czachowski, no, później w czasie wojny podkomendny Roweckiego, bo był szefem 5 oddziału łączności i dowodzenia w Komendzie Głównej AK. No to sprawdziłem to na wszelki wypadek i rzeczywiście na tych zdjęciach Roweckiego, gdzie on występuje z wszystkimi orderami na piersi, krzyża ani medalu niepodległości nie ma. Inni proszę sprawdzić, mają, no, Piłsudski ma z mieczami oczywiście. Więc to jest ciekawa historia. Że oni... Czyli ci, co siedzieli na przykład w szczypiorni, Niemcy im rzucili piłkę i wymyślili piłkę ręczną, to mieli. Tak, a ci, no i, tak a ci, jest, którzy tak, właśnie jest, złożyli tak, tą przysięgę, to nie dostali. To nie dostali, tak. To tak to było... Stąd zresztą nazwa szczypiorniak na piłkę ręczną. Tak. Tak się do dzisiaj mówi. No to właśnie tam w tym obozie jenieckim dla legionistów tak z kongresówki tak, powstała. Tak, mało kto dziś wie, ale tak jest. Tak? Dokładnie stąd. Tak. Szczypiorno i Beniamin. Tylko w Polsce znana, tak? Tak, to wszędzie jest ten to człowiek przed śmiercią się nie dał. Ale żyją? No, zgadza się jeszcze, tak? Jak kolega żyje, to jest to przed śmiercią, a nie po śmierci. Słuchajcie, ale to poniżej Wejma było dobrze uzbrojone, dobrze wyszkolone, tylko o co tu w tym wszystkim chodziło? Chodzi o urządzenie wschodu po wojnie, po pierwsze, ale nie tylko, był również strategiczny cel bieżący, który my nazywamy bieżączką. Proszę wziąć sobie tu do ręki tą tabelę i sprawdzić, którą? Która strona? No ja tu na dole strony nie mam, ale to są lata wojny. Oto. Na Excela nie mam odbitych numerów stron, ale znajdziecie to bardzo łatwo. Od 556. O, już mamy w takim razie gotowe. Zgadza się, słuchajcie.
No więc proszę was, proszę sobie tam sprawdzić na tym, że przed przystąpieniem do wojny Stanów Zjednoczonych, one dopiero w 17 roku przystąpiły, wiemy, to siły, potencjały obu wysokich walczących stron były bardzo wyrównane. To znaczy, z jednej strony były Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej strony była Anglia. No jeszcze po stronie państw centralnych Turcja i Bułgaria. No tak, ale to jest pomijalne. Tak? Jak weźmiemy tutaj te gospodarcze parametry i udział w procesach sterowania społecznego, to ja tu w ogóle pomijam. One się nie liczyły po prostu w tym czasie. Więc tego możemy nie brać pod uwagę. No więc proszę was, proszę zobaczyć, że stosunek, o tutaj 15 rok, drugi wiersz od góry. Stosunek łącznego udziału Niemiec, Austrii i Włoch, bo Włochy początkowo były związane z państwami centralnymi. Do Anglii, Francji i Rosji to było 0,51, czyli ponad 0,5. No to o pokonaniu trudno było mówić tutaj, w tej sytuacji. W związku z czym zaczęto szukać sposobów. Sposoby, nazwijmy to operacyjne, na szczeblu operacyjnym. Po bitwie nad Marną, to jest 16 rok, bardzo wykrwawiły się obie armie. I niemiecka, i francuska, i angielska. Potencjały przemysłowe jeszcze były wyrównane, ale ludzi brakowało, demograficzny potencjał. A tymczasem w kongresówce było niewybranych około 1 000 000 ludzi w wieku, no powiedzmy, wojskowym, których nie zdążyli zmobilizować Rosjanie. Bo to wszystko powoli szło, oni tam tylko, bo ludzi by mieli mnogo, więc wybierali spokojnie, a w 15 roku musieli się wycofać i tu zostało, jak oceniano, około 1 000 000 potencjalnych żołnierzy. W czasie I wojny światowej szanowano prawo międzynarodowe. I wobec tego Kaiser Wilhelm, jego generał gubernator Besseler, absolutnie nie mogli łamać prawa i wybierać tych ludzi do niemieckiej armii. Trzeba było obejść to. No i po to tworzono Polakom państwo i polnisze Wehrmacht. I zaczęła się agitacja, żeby walczyć z naszym odwiecznym wrogiem, odwiecznym wrogiem narodu polskiego, ciemiężcą, rosyjskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała propaganda, no bo powiedzmy sobie szczerze, opinia publiczna i siły aktywne polskie były podzielone. Jedni reprezentowali orientację, mówimy o 16 roku jeszcze, nie o 17. Orientację pro-autanską, nazwijmy to, tak angielski, a drudzy, tak zwani aktywiści, pro-centralną. Jeszcze wtedy przecież walczą legiony polskie pod komendą austro-węgierską, jeszcze komendant Piłsudski jest na froncie. Oczywiście, proszę państwa, to jest bardzo istotna i ciekawa sprawa, władze niemieckie obsadzały ten aparat polski, no, administracyjno-wojskowo policyjny przyszłego państwa polskiego, który organizował generał gubernator Besseler, no, aktywistami o orientacji procentralnej. Więc tu oprócz części opinii polskiej, no to PPS na przykład tutaj wchodził w grę, część ludowców, wolnomularstwo, czyli
liberałowie. No, ale kochani, przede wszystkim istotna była też postawa ludności żydowskiej. No, pamiętajmy, że ludność żydowska to było 10% populacji generalnie, a w miastach to była 1/3, bo ludność miejska stanowiła 30% całej populacji, no a ludność żydowska no, prawie cała mieszkała w mieście, no tam może na wsi to Żyd kaczmarz, czy jakiś, ale 4% całej populacji żydowskiej na wsi. Na wsi, tak, no więc można powiedzieć, że niemalże w granicach błędu statystycznego. 4, tak? No, to jest zdarzali się nawet Żydzi rolnicy, jest nawet praca profesora Marcina Kulina. No właśnie, tak. Ale no to była wielka rzadkość. Z reguły to się zaczęło od tego, że Żyd miał karczmę, no i na przykład miał kawałek pola. No i były takie przypadki, nie miał z czego utrzymać się z samej karczmy. No bo miał wiele dzieci, to były wielodzietne rodziny. Miał i na przykład zaczął uprawiać ziemię, sadzić kapustę, albo czasem nawet zboże. Ale to warto zanotować, że 4% tylko populacji Żydów było zajmowało na wsi. Się, no więc w takim razie 96% było w miastach. Gdzie? No, tam, jak się odsuwało, to łomża tam tak i tam jest. No i proszę was, to było mniej więcej 1/3 ludności miejskiej, a wiadomo, że miasta już wtedy odgrywały. A w małych miasteczkach było 80-70%. Tak, no ale w Warszawie to było mniej więcej 1/3. No tak. Wtedy. Ponieważ Rosja carska była chyba jedynym tutaj państwem w Europie, które prowadziło politykę dyskryminacji Żydów, o czym żeśmy mówili wcześniej. No bo tak, po pierwsze, Żyd nie mógł zajmować żadnych stanowisk kierowniczych w aparacie państwowym i wojsku. Po drugie, no to nawet już chyba pod oficerem nie mógł być. Na pewno oficerem nie mógł być, ale... No dlatego dziadek wyginął od strony matki o nazwisku Blank. Przeszedł na prawosławie. A nie, no, przepraszam, to w ogóle władze rosyjskie i generalnie wtedy posługiwano się definicją wyznaniową. Żyd to oznaczał wyznawca religii mojżeszowej, alias po rosyjsku starozakonnej, czyli starego zakonu, prawa objawionego. Wtedy dopiero na tych terenach pojawił się już ruch sionistyczny, który postawił problem, czy ktoś, kto nie jest wyznawcą religii mojżeszowej, może być Żydem, ale to dopiero sioniści postawili. Tym niemniej generalnie no, dla władz to była definicja wyznaniowa. Zresztą wbrew pozorom hitlerowcy też używali no, formalnie rasowe, a faktycznie jak przychodziło do formułowania ustaw norymberskich, to sprawdzali przynależność do gmin wyznaniowych żydowskich, a nie posługiwali się no, wskaźnikiem głównym czaszki na przykład. Więc taka była sytuacja. Oczywiście jak zmienił wyznanie, to już nie był Żydem. Oczywiście, ale no dobrze, ale Żydzi nie chcieli porzucać swego wyznania z nielicznymi wyjątkami, zwłaszcza w Rosji. Znaczy większość w Europie Wschodniej przede wszystkim. Zdecydowana większość w Rosji. Bo na Zachodzie było inaczej. Są dwa tomy takiego, proszę państwa, dzieła niejakiego Korwina, ale to nie ma nic wspólnego z tym Korwin-Mikke, bo on jest Mikke naprawdę, tamten jest Korwin prawdziwy, który napisał dwa dzieła przed wojną i wydał. Szlachta polska pochodzenia żydowskiego, a też drugie dzieło, Szlachta polska pochodzenia ormiańskiego. On się generalnie zajmował. Ale niezależnie od tego wydał dwa dzieła dla całej Europy o szlachcie pochodzenia żydowskiego. No więc... To generał Franco nawet się odnosił z tym, że jego rodzina pochodziła. Pierwszy tom to jest szlachta neoficka, to znaczy tacy, którzy no, porzucili judaizm, przeszli na chrześcijaństwo i dostali szlachectwo. Cały rozdział jest o polskiej szlachcie takiej. I drugi rozdział, szlachta mojżeszowa. To znaczy tacy, którzy nie porzucili wyznania mojżeszowego,
ile dostali szlachecka, nawet tytuły arystokratyczne. Więc to, proszę was, na Zachodzie było inaczej. W Rosji to były stosunkowo rzadkie przypadki. No, W Polsce w XVII wieku była tylko jedna rodzina żydowska wyznania mojżeszowego, która została uszlachcona. Dlatego, że ten Żyd był, zapomniałem, jak on się nazywał, Nowakiewicz, czy jakoś tak, czy Nowachowicz. W XVIII wieku XVII. Był jakimś więcej, ale generalnie u nas na ogół i zasłużył się na wojnie. U nas to w ogóle generalnie zdecydowanie dominowała wśród tej tak zwanej, to się nazywało szlachta jerozolimska, to dominowali neofici, a nie wyznawcy religii mojżeszowej. W Rosji było inaczej, bo tam ludność żydowska była nie tylko dyskryminowana, ale i prześladowana. Przecież wiadomo, że policja carska organizowała, inspirowała pogromy ludności żydowskiej. O czym zresztą nawet sporo napisano i takie sztuki, choćby tam Skrzypek na dachu słynny, nie wiem, czy ktoś z was. No to znana sztuka. No. Akcja odbywa się zresztą i tam, wiosce Anatewka na Wołyniu. I tam Spiritus Movens jest ten policjant taki dobroduszny, rosyjski. Spiritus Movens pogromny. Właściwie to na naszych kresach ta akcja się odgrywa. Tak, tak. W czasach zaponowania mocarstwa rosyjskiego. No teraz to się już... No teraz to jest Ukraina. No ten, ale pan mówi kresy w nomenklaturze sprzed I wojny światowej. Natomiast teraz to za kresy się uważa te tereny, które przed wojną drugą należały. No ale to mogły być właśnie te tereny. Znaczy to nie, to było dalej, to było właśnie w tej nomenklaturze pierwszej Rzeczypospolitej, mówiąc elegancko. Więc proszę was, ludność żydowska na wschodzie w swojej masie była antyrosyjsko nastawiona, no bo jak ich tam prześladowano, to trudno, żeby było inaczej. W pierwszych wyborach do Dumy, jak mówiłem, jak mówiliśmy, na Dmowskiego głosowali Żydzi, nie tylko Polacy, ale i Żydzi. No właśnie po to, żeby się przeciwstawić Rosjanom, żeby nie głosować na Rosjanina. No i proszę was, cały wywiad austro-węgierski, niemiecki w dużej mierze bazował właśnie na ludności żydowskiej, co udokumentował precyzyjnie Świętek w swojej książce Lonowa ściana. A ta sprawa z tam chodzi o wywiad oczywiście austro-węgierski, bo tylko takie dokumenty były dostępne, niemieckie nie są dostępne. A ta sprawa z tą Judeopolonią z okresu. Proszę pana, to jest zupełnie inna sprawa, ale związana z tym tematem. Mianowicie chodziło o to, że ponieważ ludność żydowska się opowiedziała po stronie państw centralnych, z tych względów, o których mówiłem, wobec tego szła tu ręka w rękę z naszymi tak zwanymi aktywistami. I w momencie, jak wybuchła pierwsza wojna światowa, a wojska niemieckie zaczęły iść na wschód, to tutaj wam przeczytam bardzo ciekawy cytat. Jaki był stosunek władz niemieckich. To jest broszura Juliana Marchlewskiego, tego znanego komunisty, w owym czasie działacza SDKPL, pod tytułem Antysemityzm a robotnicy. To miało parę wydań, ale ja tu się posługuję wydaniem z Warszawy w 1920 roku. Strona 1, rzymskie, 2 rzymskie. Jest to bardzo ciekawy tekst, który ja wam przeczytam w całości. Dyktować nie będę, ale to będę nagrane. To jest zresztą w mojej książce Tajemnice mafii politycznej, wydanie z 1991 roku. Marchlewski pisze tak. Kiedy armia niemiecka wkroczyła do królestwa, chodzi o oczywiście o królestwo kongresowe,
Zdobyto się w Berlinie na sprytny koncept wyzyskania Żydów dla sprawy imperializmu niemieckiego. Na sygnał dany z góry cała prasa zaczęła dąć w dudkę filosemityzmu, a że profesor Pruski, jak wiadomo z dawna, potrafi dowieść wszystkiego, co tylko każą, dowiedział się wnet świat, że Żydzi są przednią strażą Niemczyzny w Polsce, gdyż mówią językiem niemieckim, tęsknią do kultury niemieckiej, która ich obroni przed, od barbarzyństwa zarówno polskiego, jak rosyjskiego. Na nieszczęście znaleźli się wśród nacjonalistów żydowskich w Polsce tacy, którzy na lep ten poszli i szerzyli propagandę na rzecz Niemiec. Odpokutowały za to srodze żydowskie masy ludowe, zwłaszcza w miastach, które zajęła armia carska podczas chwilowego odwrotu wojsk niemieckich. Ta gra w nacjonalizm żydowsko-niemiecki doprowadziła do absurdu sionistów niemieckich i niektórych polskich, którzy dogadali się nawet do tego, że Polskę zamieszkują dwa narody i zupełnie poważnie zaczęli rozprawiać o tym, że dla Żydów należy w Polsce tworzyć państwo w państwie. W Berlinie potakiwano tym absurdom zrazu, lecz potem zmieniono chorągiewkę. Historię tych kręctactw wypada może kiedyś w przyszłości opisać dokładniej. Tu wystarczy, że wskażemy punkty główne. Naprzód więc wysłano do królestwa jako administratorów urzędników pruskich, którzy urzędowali dotąd w zaborze pruskim. Czynownicy ci bez wyjątku są na wskroś konserwatywno-junkierskimi katystami i antysemitami. Koniec cytatu. Widzicie, do jakich sprzeczności to doprowadziło. No, a dlaczego wysyłali tych z zaboru pruskiego? No bo ci znali teren polski. Tam wprawdzie Żydów było mniej, no, ale mieli do czynienia z Polakami, a tu jednak większość stanowili Polacy. No więc to jest taka ciekawa rzecz. No i zaczęto po prostu agitować Polaków do tego, żeby wstępowali do tego Polnische Wehrmacht. I obiecywano, że Polnische Wehrmacht nie zostanie wysłany na front zachodni. To zresztą myślę, że to nie z dobrego serca, tylko bano się masowych dezercji po prostu. Tylko na front wschodni i będą wojować z Rosjanami, z nikim innym. No i wobec tego, słuchajcie, ten atut propagandowy wykorzystał Dmowski po mistrzowsku, bo on już z paszportem rosyjskim, a więc państwa sojuszniczego wobec Antanty, pojechał do Berlina. Zresztą ambasador rosyjski w Paryżu dał mu nawet paszport dyplomatyczny, no bo Dmowski był posłem do Dumy przecież. Tylko już punkt ciężkości swoich działań przeniósł na zachód, do Paryża. Do Paryża pojechał, pan powiedział do Berlina. Do Paryża, tak. Przejęzyczyłem się oczywiście. Do Paryża pojechał. No w Berlinie to by go internowali po prostu. Jako obcego, wrogiego poddanego. No i proszę was, Dmowski zaczął straszyć zachód. Mówi tak. Jeżeli Zachód nie postawi sprawy niepodległości Polski, to niedługo tu zjawi się milionowa armia polska, a że Polacy się dobrze potrafią bić, to możecie sprawdzić, jak dobrze się bili legioniści polscy. Tu Piłsudski był przykładem, argumentem dla Dmowskiego. Dmowski zresztą, jak trzeba było, to potrafił współdziałać z Piłsudskim bardzo precyzyjnie w decydujących momentach. A Piłsudski już wtedy siedział w Magdeburgu, czy jeszcze był na wolności? To jest... Nie, no 16 rok. No to był na wolności. Na wolności, oczywiście. 16, początek 17. Piłsudski dopiero został internowany 22 lipca 17 roku. Dokładnie. To jest rocznica manifestu PKW. Zarazem internowania Piłsudskiego. To KPN podkreślał, że tak, my obchodzimy rocznicę 22 lipca, bo to jest rocznica internowania komendanta Piłsudskiego. A teraz nic.
nie obchodzi tej rocznicy niestety. No i proszę was, to zaczęło działać. Naprawdę zaczęło działać, ale jeszcze chociaż ten zaciąg ochotniczy nie wypalił. Bo w sumie ten cały Polnische Wehrmacht to tam w szczytowym momencie 11 tysięcy z ogonem liczył. I no tutaj Dmowski by długo tą kartą nie mógł grać, ale wypadki szły dalej. Mianowicie w 17 roku przystępuje do wojny Ameryka. I tu, no ja to nawet już wypiszę, bo to jest bardzo istotny moment w tych naszych obliczeniach. Właśnie to co ja mówię, to jest komentarz do tych obliczeń, bo same obliczenia to jest tylko tekst. A to, co ja mówię, to są fakty, które się rozgrywały. No, mogą stanowić ilustrację do weryfikacji tych wyników mojej metody. Więc proszę was, w roku 1917, proszę patrzeć, udział w sterowaniu międzynarodowym już po przystąpieniu USA. I USA podjęło oczywiście sprawę niepodległości Polski. Słynny później pułk Wilsona. Bo tam Polonia jest bardzo liczna, już w miarę... Tak, ale ona nie sama z siebie, tylko tam Dmowski z Paderewskim jeździli po całym kontynencie północnoamerykańskim i prowadzili agitację, rozmawiali z politykami amerykańskimi i tłumaczyli, że bez rozwiązania kwestii polskiej nie będzie pokoju w Europie. Dmowski tłumaczył, że likwidacja państwa polskiego przesądziła o tym, że prędzej czy później ten cały porządek europejski musiał być zburzony. I pewnie, że wybuchła wojna. Tak, tak, oczywiście. O to chodziło wtedy. Można o tym przeczytać relacje samego Dmowskiego w książce Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego. S. Francji plus S. No, Włochy przeszły już na stronę koalicji. Nie było to wielka potęga wtedy, ale już się liczyły. W stosunku do S Niemiec plus S, a już to tak zaznaczam, za rok 1917, no to kochani, 3,37. To już jest przewaga grubo ponad dwukrotna. No i tutaj już, gdyby się to już wtedy zawaliło, to już nawet Niemcy by nie zdążyli zbudować polskiego aparatu państwowego, bo to dopiero się rozkręcało. Przecież na górze brakuje Serbii, Rumunii, chociaż Rumunia była właściwie... Proszę pana, to się nie liczy, niech pan spojrzy do tej tabeli. Ja to pomijam, bo to nie jest apteka. Analizy strategiczne to nie jest apteka. Ci mali to są pomijalni. No. I nie łudźmy się, że ktokolwiek się z nimi liczy. No. My tu robimy realistyczne analizy, a nie powiedzmy etyczne. Oni nam oczą jak jest, a nie jak powinno być. Proszę zauważyć, że ja w ogóle nikogo nie oceniam. Ja tylko podaję fakty. I koniec. Nie oceniam ani Dmowskiego, ani Piłsudskiego, tylko podaję fakty i skutki działań. No i proszę was, Dmowski tam robi tę robotę swoją, ale nie miałby takiej siły przebicia, gdyby nie, słuchajcie, no Niemcy nie zaczęły skakać. Ja mówię, szanuj wroga swego, możesz mieć gorszego. I tutaj mamy bardzo ciekawy... No, co się wtedy dzieje?
Niemcy, Austro-Węgry są w beznadziejnej sytuacji. No, trzeba kogoś wyeliminować z tej całej koalicji, prawda? Wobec tego to... Rosję najlepiej. No Rosję najlepiej, tak, tak. No, trudno było kogokolwiek innego. Francja walczyła. W 17 roku był straszny kryzys moralny armii francuskiej. Znowu mało kto wie, ale tu mam relację pułkownika Majorkiewicza, który studiował w Wyższej Szkole Wojennej przed wojną. Znowu zarządzono rozstrzeliwania. I tam mieli właśnie, mieli wykładowców, oficerów sztabowych francuskich, którzy mi powiedzieli, że w 17 roku był taki kryzys. Niemcy prowadzili, no, agentury niemieckie prowadziły pacyfistyczną propagandę armii francuskiej i zaczęły się tak masowe dezercje, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi, dezerterów musiano rozstrzelać własnej armii. To słuchajcie, no, o ile pamiętam, to chyba było 70 tysięcy, a już nie gwarantuję za dokładność tej liczby. Przy czym oczywiście to była ścisła tajemnica wojskowa. Do rodzin posyłano informację, że poległ na polu chwały. Traktowano ich tak, jak gdyby polegli na polu chwały. To nikt nie ma prawa wiedzieć, że zostali rozstrzelani jako dezerterzy. I to była ścisła tajemnica aż do 1939 roku. Więc proszę bardzo. To społeczeństwo by się załamało w takiej sytuacji. No to oczywiście. Tak jak Francuzi. A Francja jakby odpadła, no to proszę bardzo. Tu nie musimy wróżyć z fusów, tylko możemy, jakby to powiedzieć, wróżyć z tabel. No zaraz, ja to tak. Mają Państwo tam gdzieś pod ręką. O, to jest, no, to jest tablica, no właśnie tak jakby za 13 rok. Tak. Proszę bardzo, tutaj jest tablica 15. No proszę bardzo, Francja to było jeszcze 5,2. Nie, przepraszam, 8,1. Francja była 8,1. A Rosja 5,2. No więc Francji się nie udało propagandą pacyfistyczną wyłączyć. Pozostawała Rosja. Polacy tutaj jakoś nie chcieli nic nalepić tej propagandy. Pozostawała Rosja. I co się wtedy dzieje? Wiadomo było, że w Szwajcarii siedzi Lenin. Niejaki, tak, Włodzimierz Ilicz Lenin ze Sztabem, który w swoim programie ma wycofanie Rosji z wojny, bo tą wojnę uznał za imperialistyczną. Stwierdził, że po prostu partie socjaldemokratyczne, głosując za budżetami wojennymi w swoich parlamentach, zdradziły ideę socjalizmu. Lenin powiedział krótko, kiedy imperializmy walczą ze sobą, to proletariatowi nic do tego. No, ja bym tu sparafrazował powiedzenie Lenina odnośnie do dzisiejszych stosunków i odnośnie osób, co koniecznie się chcą zajmować bieżączką. A czy po tej stronie, a czy po tej, a czy tu się włączyć, a czy tu, bo trzeba coś robić, mówić, robić, ruszać się. Ja mówię, kiedy neoimperialiści dzisiejsi walczą ze sobą, to nam nic do tego. No i słuchajcie, ale nikogo nie namawia. Ktoś chce popierać? Niech popiera kogo chce. Dla mnie to jest obojętne. Tak samo jak Dmowski wygrywał to, że ludzie z Piłsudskim na czele walczyli po stronie Austro-Węgier, a powiedzmy Bezel wygrywał to, że Rosja nie chciała postawić sprawy niepodległości polskiej. To można, ale to są wszystko taktyczno-operacyjne zagrywy, które nie mają większego strategicznego znaczenia. Strategiczne znaczenie miało to, że niemiecki sztab generalny, a ściślej mówiąc pułkownik Walter Nikolaj, szef sztabu niemieckiego, przepraszam, szef wywiadu niemieckiego, wpadł na pomysł i przekonał do tego
Ludendorffa, który był wielkim kwatermistrzem armii, a wywiad podlegał kwatermistrzowi. To jest bardzo mądre rozwiązanie, bo kwatermistrz się zajmuje zaopatrzeniem. A co robi wywiad? Zaopatruje w informacje. Znakomite rozwiązanie. No i właśnie powiedzmy Hindenburg, który był szefem sztabu, musiał też to aprobować, ale generalnie było to w gestii Ludendorffa i no tak, niżej operacyjnie pułkownika późniejszego generała Waltera Nikolaja. Wpadł na pomysł, żeby po prostu ułatwić realizację jego programu Leninowi. No ale był problem, bo Lenin siedział w Szwajcarii. Szwajcaria była krajem neutralnym, otoczonym przez państwa, które były w stanie wojny. Gdyby Lenin znalazł się na terenie kontrolowanym przez Niemcy i Austro-Węgry, to jako poddany rosyjski musiałby być internowany zgodnie z prawem. No, no, poddany wrogiego mocarstwa. Gdyby znalazł się z kolei na terenie kontrolowanym przez Antantę, to wprawdzie on był obywatelem, czy raczej poddanym, bo to był monarchię, poddanym sojuszniczej Rosji, no ale to był buntowszczyk, który chciał tam rewolucję robić, to powinien być natychmiast aresztowany i właściwie wydany policji carskiej, która w warunkach wojennych, no to wiecie, rozumiecie, jakie są warunki. Krótko na ten. Bardzo krótko, tak. Sądy wojenne, to nawet austro-węgierskie to działały. Bardzo szybko teraz narzekają, że nasze sądy działają za wolno. Bo tak by sądy zaczęły działać tak austro-węgierskie w czasie wojny, no dopiero by ludzie narzekali. Słuchajcie, to jest zresztą opisane bardzo obrazowo w Szwajcu, jak te sądy funkcjonowały. Więc no, to tylko wywiad mógł wymyślić rozwiązanie, a no wiecie, nawiązali łączność i to przez ambasadę niemiecką. Są dokumenty ambasadora niemieckiego w Szwajcarii o rozmowach prowadzonych z Leninem. Dobrze jest to udokumentowane, możecie to znaleźć w mojej książce. Totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RP. Tam jest cały rozdział o niemieckich służbach walki informacyjnej, tam o tym znajdziecie. Jest taki podrozdział o wschodzie, co na wschodzie się działo, więc zaproponowano Leninowi, to zresztą Lenin się zgodził tam po pewnych rokowaniach. Też stawiał swoje warunki oczywiście, bo był suwerenny, ale Lenin nie był agentem niemieckim. To były rokowania między wysokimi stronami. Wsadzono go do specjalnego wagonu z całym sztabem i zaplombowano w asyście oficerów wywiadu niemieckiego. Ten zaplombowany wagon przejechał przez cały teren kontrolowany przez Niemcy. Do Danii. Do Danii i później do Szwecji. Do Szwecji. I to te dwa kraje były też wywiad niemiecki zlecił wypłacenie pewnych sum. Część od razu, później tam zasilano jeszcze bolszewików w Niemczech. Cała agentura niemiecka w Rosji dostała już prykaz popierać bolszewików. Co rozpracował wywiad rosyjski biały. I masę ciekawych materiałów na ten temat. I ślady tego nawet znalazłem w takim filmie Cichy Dom. To już był schyłkowy okres Sojuzu i pewne ciekawe filmy pokazywali tam różne rzeczy. No więc jest taki pokazany wiec na dworcu, przemawia bolszewik do tych żołnierzy, a któryś tam z białych oficerów mówi: kto wami steruje? Niemiecki sztab generalny i bolszewicy. Więc Rosjanie mieli to bardzo precyzyjnie namierzyli, kojarzyli. Między innymi dlatego ci jeńcy czescy, którzy utworzyli słynny korpus
legion właściwie to się nazywało, czechosłowacki. No jeszcze wtedy nie mówiliśmy czechosłowacki, czy to był czeski, bo Czechosłowacja to powstała po pierwszej wojnie. Ale on powstał tak jakoś na początku 1918. Słowacy to byli poddanymi korony świętego Stefana, a nie... Ale też Austro-Węgier jako całość. Austro-Węgier, czyli ale... też jeńcy z... No też byli, ale oni mieli inne podejście trochę. No mniejsza z tym. Czesi w każdym razie zdecydowanie bali się tego, że bolszewicy ich wydadzą w ręce państw centralnych i że zostaną osądzeni jako dezerterzy. Często oni dezerterowali faktycznie z armii austro-węgierskiej. I dlatego utworzyli ten legion po stronie białych Rosjan i obsadzili całą kolej syberyjską, dlatego Kołczak miał w rękach całą Syberię. Jest zresztą bardzo ciekawy film o admirale Kołczaku i jest też piękny taki, no, można to nazwać hymnem kołczakowców. Możecie to znaleźć w internecie, ten admirał Kołczak, jak wrócicie. Ja dlatego zwróciłem uwagę na tą pieśń, bo jak w 60 roku siedziałem w więzieniu, to na celi no, różnych ciekawych ludzi miałem, ale jeden był taki, no, który za gospodarcze sprawy został aresztowany, starszy pan, i on ciągle to sobie podśpiewywał. Ja wtedy nie kojarzyłem, myślę, jakieś ruskie pieśni, no ładne, bo ładne, ale czemu on tak te ruskie pieśni ciągle śpiewa? A teraz, jak w internecie znalazłem w pięknym wykonaniu jakiegoś chóru rosyjskiego, to się dowiedziałem, że prawdopodobnie ten pan był przedtem w dywizji syberyjskiej. Bo nasza dywizja syberyjska walczyła przeciwko bolszewikom. Tak, ona była też tak jak ten legion czechosłowacki, tworzona zarówno z Polaków mieszkających od lat, potomków zesłańców tak. Syberii, jak i jeńców z armii austro-węgierskiej. Tak. I ona walczyła i ona do końca była wierna Kołczakowi, bo ci legionarze czescy to później sprzedali Kołczaka w zamian za to, że bolszewicy ich wypuścili. A dowódcą tej brygady, znaczy tej dywizji był pułkownik Walerian Czuma, późniejszy tak dowódca obrony Warszawy. Pierwszy dowódca obrony, bo później był Rumel. Więc proszę was... I potem przez Harbin i Japonię zostali wysłani drogą. Tutaj jest moment, który trzeba omówić. Otóż w opracowaniach przedwojennych, od chociażby w tragizmie losów Polski Giertycha, który w pełnym, nieocenzurowanym wydaniu wyszedł niedawno, wydawnictwo Ostoja wydało i można to kupić, przez internet zamówić, albo jest taka też księgarnia na Żoliborzu, która tym handluje, ja kupiłem i tam jest pełny tekst, taki jak przed wojną, bo to wydanie z 90. lat jest wykastrowane wręcz. To znaczy, został ucięty pewien ważny fragment, ale o tym nie poinformowano czytelnika w przedmowie, że jest to skrócone wydanie. A tutaj to obecnie jest pełne. Więc on Giertych podaje w tej książce Tragizm losów Polski i różni inni wykaz bankierów żydowskich, którzy finansowali Lenina. A więc Schiff, Warburg, Kudlew, etc., etc. Proszę was, tu zresztą Merkuriusz Polski przedwojennym, czy takie gazeta, tygodnik nazywa Merkuriusz Polski Ordynaryjny, redagowany przez ludzi związanych z dwójką, czyli z drugim oddziałem sztabu głównego, ale dobrze poinformowany, kiedyś podali za prasę amerykańską materiały, które zdobył wywiad amerykański w owym czasie na temat tych banków właśnie żydowskich, znaczy należących do Żydów, które Lenina sfinansowały. No tak, ale słuchajcie, to nie były pieniądze, to nie był okres banksterstwa takiego jak teraz. To był okres
gdzie banki przechowywały pieniądze będące własnością nie tych bankierów, tylko klientów banku. I te pieniądze, które dostał Lenin i w ogóle dostali bolszewicy, były własnością niemieckiego wywiadu, a ściślej niemieckiego sztabu generalnego. Ci bankierzy żydowscy no, musieli wypłacić, jak właściciel kazał z jego konta wypłacić, to bankier nic nie miał do gadania. Narzędzie. Oczywiście, że tak, ale to wywleczono, tym się zresztą posługiwała propaganda no, hitlerowska na cały regulator, żeby uzasadnić tezę, że wszyscy Żydzi popierali bolszewików. A to wcale nieprawda, dlatego że na przykład sioniści, rewizjoniści Żabotyńskiego, zwani później przez przeciwników żydowskimi faszystami, walczyli po stronie białych. Trocki w swoich wspomnieniach pod tytułem Moje życie opisuje, jak ciężkie życie w czasie wojny domowej miał jego ojciec. Bo Trocki pochodził z rodziny żydowskich rolników. Gdzieś spod Odessy. Tam była cała taka kolonia. To dość bogatych, to trzeba jeszcze powiedzieć. Jego ojciec był, no mówiąc po bolszewicku, kułakiem. A po naszemu właścicielem folwarku, bo miał 27 czy 29 hektarów, młyn. Trocki się wychowywał na wsi, umiał jeździć konno, sądzę, że dlatego został ludowym komisarzem spraw wojennych, bo ci inni nie umieli konno jeździć, bo to były wszystko bieszczuchy, burżuje, a on był ze wsi. No i mówi tak, jak przychodzili biali, to dopuczali ojcu jako ojcu bolszewika numer dwa, bo po Leninie numer dwa to był Trocki. Jak, mówi, przychodzili nasi bolszewicy, to go znowu męczyli jako kułaka. No bo klasowo, obcy. Trocki miał pod względem klasowym niedobre pochodzenie, kułackie. No ale wtedy dla bolszewików jednak liczyły się bardziej realia niż sprawy pochodzeniowe, które później dopiero zaczęły być eksponowane, ale no weźmy na czele zwyczajki stał polski szlachcic. Felix Dzierżyński, tak. Jego następcą na tym tronie był Mierzyński, również polski szlachcic. Prokuratorem generalnym w czasie wielkich czystek stalinowskich był nasz rodak Andrzej Wyszyński, absolwent polskiego gimnazjum, jakby nie było. Andrzej Januarowicz, no imienia January Rosjanie nie nadawali, to jest polskie, staropolskie imię. Z tamtej epoki, no kto zna historię tego okresu, to wie, że to jest dość typowe w okresie polskiej imię. No i on tutaj też jako prokurator generalny ZSRR miał spory urobek, jeśli chodzi o zabijanie bolszewików. To z najwyższej półki. Był taki artykuł zresztą w prasie przedwojennej, że Dzierżyński mścił się za rozbiory. Rosjan głównie zabijał, a Polaków starał się chronić, jeśli to tylko było możliwe. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za prawdziwość tej tezy, ale taka teza przed wojną była. Coś tym jest. Nawet powoływano się na kogoś takiego no, obszarnika, który został przez Dzierżyńskiego, polskiego oczywiście, obszarnika, który został przez Dzierżyńskiego uratowany. Ale Dzierżyński zmarł w 1926, a później już było troszeczkę inaczej. No nie, potem był Mierzyński, też polski szlachcic. A jeszcze później... Słuchajcie, Rosjanie mówią tak. Rewolucję bolszewicką to kto robił? Żydzi i Polacy. No bo tak oczywiście ilościowo tam w tych kadrach bolszewickich najwięcej było towarzyszy Jewrei, bo to tak się nazywało według nomenklatury bolszewickiej, a na drugim miejscu, ale w bardzo ważnych miejscach, to byli Polacy. I jeszcze złośliwie mi powiedział, no Polacy to siedzieli w tych siłowych resortach, siłowyki. I wybijali Rosjan. Nie, to już twierdził autor Polak, autor polskiego artykułu, że ten Rosjanin był elegancki, już mi tego już tak brutalnie nie wypominał, bo wiedział, że ja już sobie sam się domyślę, co on miał na myśli. Więc to słuchajcie, to są ciekawe rzeczy. Ja z
zwracam uwagę, że warto patrzeć oczami też innych, ale nie innych, którzy robią antypolską propagandę, tylko innych, którzy rozumują ze swego punktu widzenia. No tak, jakby choćby ten Walter Reckę, którego tutaj cytowałem. No i proszę was... Jeszcze był jeden Gruzin, czyli Stalin. Tak, też on następny. Kilku Rosjan też się zauważył. Iberia. Też Iberia to był Żyd mingrelski, czyli z tych Żydów kaukaskich. No ale nawet nie rosyjski. No nie, no nie. No właśnie. No słuchajcie, ale ja temu Rosjaninowi odpowiedziałem tak, no to jest sprawa oczywista, to nie jest żaden spisek, tylko kto był najbardziej męczony w Imperium Rosyjskim? Żydzi. No to ich było najwięcej. A na drugim miejscu kto był? Polacy. No to oni znaleźli się na drugim miejscu. Ilościowo mniej, ale za to bardzo ekonomicznie. Bo w tych miejscach, gdzie mogli mieć największy, no jakby to powiedzieć, brutalny urobek. Zresztą w tej zwyczajce też towarzyszy Jewrei. Nie brakowało bynajmniej. Proszę was, i teraz słuchajcie, rzecz bardzo ciekawa. Proszę wziąć na choćby blogu twxblog.pl, to prowadzą nasi seminarzyści z innej grupy. I tam są, no to już jest właściwie ten blog, to jest całe archiwum, ale tam proszę znaleźć kolorowe reprodukcje banknotów, które zostały wydane przez władzę bolszewicką po rewolucji. Pierwsze banknoty. Może kolega to już znalazł. Swastyki są. Tam są dwa różne banknoty o różnych nominałach. I co tam jest? Orzeł dwugłowy, po pierwsze. Tylko no, bez korony, bez tych herbów. Jak ja mówię, goły łysy. No bo inaczej to by było niezrozumiałe dla ludzi. I swastyka. Hakenkreuz. Inaczej. Później tenże Hakenkreuz się znalazł w godle hitlerowców. A co łączy bolszewików z hitlerowcami? No powiedziałbym genealogia polityczna. Ojcem chrzestnym jednych i drugich był Ludendorff, który należał do lóż masońskich staropruskich, a loże masońskie staropruskie używały emblematu swastyki. Zresztą staroaryjski, z Indii wywodzący się znak. I proszę was, no jeżeli w banknotach się coś takiego pojawia, to jest znak rozpoznawczy dla swoich, że to są nasi. No i Lenin zresztą wywiązał z tych swoich zobowiązań. Wycofał Rosję z wojny, już traktat brzeski. Niemcy sobie mogli na wschodzie wziąć tyle, ile chcieli. Przerzucili duże siły na front zachodni. Przystąpili do ofensywy zwycięskiej. To właśnie później propaganda niemiecka w dwudziestoleciu, zwłaszcza hitlerowska, eksponowała. I wtedy Dmowski pojechał, właśnie wtedy, w decydującym momencie, pojechał do Stanów Zjednoczonych agitować, żeby Polacy wstępowali do tworzonej właśnie wtedy przez Dmowskiego Błękitnej Armii. Był problem z, no, z dowódcą, bo nie mieliśmy Polaków dowódców. Jak Dmowski wspomina, Francuzi proponowali jemu, żeby stanął na czele tej Błękitnej Armii. Mówi, ale ja nie służyłem wojsku, w ogóle nie znam się na tym. No to mamy panu dobrych francuskich oficerów, to on mówi. Dmowski wyznawał kult profesjonalizmu. Jak się na czymś nie znał, to nie chciał być politycznym nadzorcą. Teraz to jest reguła. Natomiast wtedy to nie była reguła. I Dmowski, proszę was, no szukał kogoś. Z nieba spadł Halle. Dlatego, że po pokoju brzeskim druga brygada, która walczyła w szeregach armii austro-węgierskiej, dlatego nie została wcielona do
pani szeregach. A wtedy już Polacy byli wściekli na Niemców i Austro-Węgrów. Po pokoju brzeskim to już wszyscy byli wściekli. Chełmszczyznę i zamożczyznę. Piłsudski już był po stronie, a tamty bo siedział w Magdeburgu w więzieniu. Chcieli przyłączyć do Ukrainy. Oczywiście. Kontrolowanej przez Niemców. Za Turca Lubinem miała być granica polsko-ukraińska. Nie no, i zrobiono to. Chełmszczyznę włączono. A nawet część Podlasia. Tak, oczywiście włączono i wtedy się zbuntowała druga brygada, przeszła na drugą stronę, stoczyła bitwę pod Kaniowem, bo tam połączyli się z oddziałami tworzonymi w wyniku rozpadu armii rosyjskiej. Powstał pierwszy korpus w Bubrujsku, drugi korpus i trzeci tutaj właśnie na Ukrainie. I proszę sobie wyobrazić, no jak tam wyglądały stosunki, to starzy seminarzyści to znają, ale mamy kilku nowych kolegów, to wam opowiem, bo to jest relacja, którą miałem od naocznego świadka, mianowicie starszego pana, którego ojciec miał majątek pod Białą Cerkwią. No i on wtedy jako kilkunastoletni chłopiec widział, co się działo. Stosunki między dworem a wsią były znakomite. Nie było żadnych ani klasowych, ani narodowych napięć. Zresztą chłopom się tam bardzo dobrze powodziło w Rosji. I no tyle, że jak ktoś nie był szlachcicem, to nie mógł się dostać do korpusu paziów. Nawet bogaci burżuje nie mogli. Jak ktoś powiedział, dlatego wybuchła rewolucja lutowa. Ale to już takie dywagacje na boku. Więc on mówi, że tam nagle no, zaczęła się rewolucja, rozprzężenie i przychodzi trójka bolszewików, agitatorów. I gdzie poszli? Do popa. To był jedyny człowiek, który miał, no jakby to powiedzieć, no, media. Jedynym medium była tam popa i ten dzwonek na dzwonnicy. Bo chłopi byli niepiśmienni, radia nie było. Więc przyszli do popa, jakby się to dzisiaj przydało. Uzbrojeni. Oczywiście i kazali popu złamać wiec. W całej wsi. To popa tym dzwonem. To już wszyscy wiedzieli, że trzeba przyjść. Przyszli i wyszedł bolszewik na ambonę. Więc to już od razu odpowiednio ustawiło i mówi tak. Tu zresztą ja wam to podaję dosłownie, bo to był genialny chwyt socjotechniczny. Oni sobie zdawali sprawę, że bolszewizm to nie wiadomo co to jest, Lenin nie wiadomo kto to jest. Chłopi kochali cara i dziedzica. Więc ten bolszewik mówi tak. Wielki Lenin z rozkazu samego cara miłościwego nakazał wybrać Radę Włościańską, dziedzica ubić mierzawca i wszystko co dziedzica to wasze rozebrać, ziemię podzielić. Chłopi zbaranieli, no ale jak sam car kazał, to nie ma. Wybrali ten komitet, który przyszedł do ojca tego pana, który to relacjonował. Oczywiście uklękli przed nim, pocałowali w rękę, powiedzieli, że go kochają, bo on był jak ojciec dla całej wsi, no ale wyższym ojcem jest car miłościwy, jest bardzo smutno, ale muszą carski przykaz wykonać. No, ale ponieważ dziedzic był dobry, to pozwalają mu się przygotować na śmierć przez noc. Wystawili przy nim wartę, ale z synem się mógł kontaktować. Więc ojciec do tego młodego człowieka powiedział, no słuchaj, mnie tu pilnują, ale ciebie nie pilnują, to siadaj na konia, pojedź do winnicy, nie przepraszam, do Białej Cerkwi, bo to było tam dalej na wschodzie. Więc do Białej Cerkwi, tam się formuje oddział kawalerii, już nie pamiętam, drugiego czy trzeciego korpusu i ściągnij tu ułanów, żeby mnie
odblokowali. No i on siadł na konia, nikt mu nie przeszkadzał, pojechał. Pluton Ładów przyjechał, komitet włościański rozpędzili. I powiedzieli tak, no proszę pana, bardzo nam przykro, ale analogiczna jest sytuacja w innych wsiach. My nie jesteśmy w stanie wszystkich pilnować, nie możemy pana tu cały czas pilnować. Wobec tego proponujemy, żeby pan zabrał co cenniejsze rzeczy i z nami, i synem pańskim do Białej Cerkwi, tam będziemy mogli pana chronić. No i tak się też stało. Ja muszę powiedzieć, jak to usłyszałem, to ja jestem naukowcem, a naukowcy to nie do wiarki, na wszystko żądają na dowodów, a przynajmniej potwierdzeń. I ja ten tekst dałem do ekspertyzy znajomemu profesorowi, który jest prawosławnym Ukraińcem agnostykiem. No to już ma absolutny dystans do tego wszystkiego, ale zajmuje się sprawą analizy tekstów. Bardzo ciekawe, językoznawstwo. I mówię mu, słuchaj Olek, no ty masz do tego najlepsze kwalifikacje, bo znasz lud ukraiński, on sam pochodzi właśnie z ludu ukraińskiego, ale masz pewien dystans, bo nie jesteś na przykład grekokatolikiem, tylko jesteś no, agnostykiem i prawosławnym. No do Polski też masz obiektywne podejście, a nie takie, prawda, zaburzone swoją polskością. Powiedz mi, czy to tak mogło być? A on mówi, ależ oczywiście, tak musiało być, tak jest nasz lud. Oni się nawet ucieszyli, ci chłopi, że siła wyższa ich uwolniła od wykonania tego nieprzyjemnego, jakby nie było, rzekomego rozkazu carskiego. I dopiero jak po tej weryfikacji to już uznałem, że rzeczywiście, no, to chyba było tak. A nie inaczej. Można być jednocześnie agnostykiem i prawosławnym. A proszę pana, jak to? Przecież niedawno w telewizji widziałem, jak przemawiał profesor Wolniewicz do całego audytorium. Z udziałem tam co najmniej jednego biskupa widziałem na sali i wielu księży. I profesor Wolniewicz oświadczył, ja jestem rzymskim katolikiem niewierzącym. No to jeszcze więcej, chyba niż agnostyk. Ale cały czas jest niewierzący, czy to już zaczyna? No nie wiem, no ja musiałem... parę miesięcy temu widziałem, no może. Może przestał być niewierzący. Czy to sformułowanie jest dosłowne, czy to... Ja cytuję dosłownie, to sam widziałem. To nie jest relacja, którą mi ktoś powiedział, prawda, na zasadzie słucham radia angielskiego, ale to się tylko pierwsze litery bierze z tego zawołania. Tylko ja to sam słyszałem w telewizji, trwam. Bo on oczywiście zawsze mówił, że jest niewierzący. On to oświadczył z mównicy. Ale to powstało. Rzymskim katolikiem. No to powiedział tak, ja jestem rzymskim katolikiem, zawiesiło niewierzącym. I później pouczał ordynariusza warszawskiego, bo tam jakiś bluźnierzca Szczuka szła w którymś tam z tych teatrów i on mówi, gdybym, nie, zaznaczył kim on jest, ale gdybym był ordynariuszem warszawskim, to bym tych artystów ekskomunikował i uzasadnił. Więc ja myślę, że to nieprzypadkowo ten wstęp był tak wyakcentowany, a te osoby duchowne pokornie słuchały, no bo co, niewierzącego zacząć tutaj sekować, to wyjdzie na to, że są niedialogowe. Co za czasy, że niewierzący musi namawiać arcybiskup kardynała Nycza, arcybiskupa czarskiego, do tego, żeby ekskomunikował takie czasy. Antyreligijne numery. Pouczał, ale te osoby duchowe bardzo pokornie słuchały. No, ale to jest inna kwestia. No więc tak samo, mnie już teraz nie dziwi, to wtedy też mnie dziwiło, że ten mój znajomy profesor jest no, prawosławnym agnostykiem, a on mówi, ty się nie dziw, bo u was w kościele katolickim też wielu analogicznych jest. No rzeczywiście, jak zobaczyłem Wolniewicza, to przyznałem rację. Słuchajcie, i w tym momencie proszę was,
wkracza. Za. Znaczy, dotarł do Francji generał Haller, stanął na czele tej armii, no z nieba spadł dosłownie. Wkraczają wojska amerykańskie, winią i pokonani, no tu już, kochani, to już była sprawa, patrzcie tu. Już stosunek był taki, albo na tablicy. Już nie mogło być inaczej. No ale teraz znowu zacytuję doktora Waltera Reckego, którego już cytowałem poprzednio. Tą książkę Sprawa Polska jako problem polityki europejskiej. Tym razem strony 294-295. Ale Niemcy, to mi się zdaje, że trochę nie doceniali tych Amerykanów wtedy. Uważali, że to są tacy pogorowi, do niczego właściwie, nie znają się na bojowaniu. Owszem, mieli hełmy podobne do Niemcy. No, bo to i tak było, tylko tyle, że masa, no, masą zalali. Mieli amunicji masę. Armat, czołgów również. W listopadzie był taki film właśnie dotyczący tamtych czasów, właśnie w Belgii. Więc proszę Niemcy teraz posłuchać, no Niemcy się walą. Batalion amerykański. Film Zaginiony Batalion. Tam, I teraz co pisze Recke? Przypominam, że to był historyk niemiecki, który w czasie I wojny światowej był wysokim urzędnikiem władz okupacyjnych tu niemieckich w Warszawie pod Bezelerem. Pisze tak. I dopiero wojskowe załamanie się Niemiec stworzyło możliwość doprowadzenia do powstania państwa polskiego w tych rozmiarach, jakie planowali wrogowie Niemiec. Ale również i wówczas nie byłaby Polska nigdy w tych rozmiarach, w jakich dziś istnieje, to 27 rok, powstała, gdyby jeden człowiek nie był zręczną robotą, położył fundamentów pod to państwo i ciągle niezmordowani wytrwale do rozbudowy jego form nie był dążył. Znaczenie polityka Romana Dmowskiego dla powstania państwa polskiego nie może być dostatecznie wysoko podniesione. Koniec cytatu. I proszę was, w rozumieniu Reckego i innych niemieckich patriotów, alias narodowców, to było ustalenie odpowiedzialności, kto jest tym wrogiem Niemiec. Wskazał jednoznacznie na Dmowskiego. Nic dziwnego, że jak w 1939 roku wkraczały wojska niemieckie, a za nimi zaraz szły Sonderkommando z listami ludzi do rozstrzelania natychmiastowego, to narodowcy byli na tych listach. Właśnie z obozu Dmowskiego. No, warto tam pojechać na przykład na Pomorzu. Są całe cmentarze ludzi pomordowanych wtedy, w 1939 roku. Tam była rzeź dosłowna. W Polsce w tej chwili się mówi prawie wyłącznie o tych rzeziach, które robili Ruscy na wschodzie. A były na całego. Z tym, że oni to rozłożyli tak bardziej w czasie. A są te komanda szły i od razu mordowały. Przy czym, powiedzmy, te masowe rzezie były na terenach wcielonych do Rzeszy. Na terenie już późniejszego generalnego gubernatorstwa. To dopiero to się zaczęło gdzieś w 1940 roku w maju, po naradzie między NKWD i Gestapo. No, słynne narady tam. Tadeusz z Zakopanem i to była ta słynna akcja AB, no to tu jest cały cmentarz w Palmirach, ale to dopiero 40 rok. I u ruskich też 40 rok. Nawet ZSRR miał konsulat w Krakowie. Tak, oczywiście. No, bo formalnie generalny gubernator miał uprawnienia głowy państwa i wydawał dekrety z mocą ustawy. Ale nie miał ambasady, tylko był... Tylko konsulat. Podległy ambasadzie w Berlinie. No bo to nie było suwerenne państwo, tylko powiedzmy. No, Euroregion, o, to jest bardzo dobra analogia. I teraz, proszę was,
Ja widzimy tutaj państwa centralne przegrały, bo musiały przegrać. Znaczy tutaj do Dmowskiego należało tylko to, żeby te granice odpowiednio duże Polska miała. Ale sam fakt już był przesądzony przez te liczby, które podaje. Potem Niemcy przegrywają wojnę, a Ostrołęki się rozpadają jak ciało trendowe. Rozpadają się w drobny mak. Rewolucja w Niemczech, rewolucja i wojna domowa w Rosji. I ta rewolucja w Niemczech wywołana przez komunistów niemieckich z Liebknechtem i Różą Luksemburgiem na czele bardzo pomogła powstańcom poznańskim. Dlatego, że przyczyniła się, czy pogłębiła rozpad armii niemieckiej. A ta pierwsza likwidowała monarchię, też tych wszystkich królów, książąt, wszystkich zmiotła. To szło tak szybko, że właściwie trudno to rozdzielać. Tam już od razu, bo po kapitulacji zaczęły się działania rewolucyjne. Również matrosy czerwone, niemieckie, zbuntowane, walki w Berlinie. Róża Luksemburg i Liebknecht nie rozumieli jednej rzeczy. To się dla nich tragicznie skończyło. Mianowicie, że socjalizm i komunizm w Niemczech oczywiście był tolerowany jak najbardziej, ale to był towar eksportowy na zagranicę. Rewolucja jak najbardziej w Rosji, a we Francji jakby się udało, to jeszcze lepiej. Ale nie u siebie. Tego nie rozumiał pani Róża. Towarem eksportowym w Niemczech są scjentologie. To znaczy, to jest amerykański towar. Ale Niemcy to doskonale wykorzystują. Oni u siebie zabronili prowadzić działalności religijnej, natomiast pozwolili im prowadzić działalność gospodarczą i ekonomiczną. I oni tam mają doskonałą bazę. Ale to proszę pana, to geneza tego jest trochę inna. Ja to śledziłem. Tam robią środki finansowe, które realizują politykę religijną w osiemnych krajach. Scjentologii to jest organizacja amerykańska. Ich centrala jest w Stanach Zjednoczonych. Tam powstali. Tam działają i oni służą. Ale w Europie działają poprzez Niemców. Nie tylko. Sytuacja jest taka, że Stany Zjednoczone zrobiły sobie z tego organizację do opanowywania elit zagranicznych. A zwłaszcza w krajach potencjalnej lub aktualnej konkurencji. I tutaj w kontekście Niemiec, bo już ograniczę się do Niemiec, jak pan to poruszył. Scjentolodzy, jak weszli do Niemiec, to bardzo szybko się z nimi zajął Verfassungsschutz, czyli kontrwywiad, który doszedł do wniosku, że jest to po prostu bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla elity, w związku z czym po prostu chciano zakazać tego. Przystąpiono do delegalizacji. Podstawy były. Natychmiast była twarda interwencja dyplomatyczna amerykańska pod hasłem, że jest to naruszanie swobody wyznania religijnego. I Niemcy, i to co pan mówi jest bardzo precyzyjne, ale to jest wynik kompromisu. Ponieważ Niemcy nie mogli wywalić tego w ogóle, więc tylko ich poograniczali, obserwują, no i wpuścili ich w gospodarkę. Ale to jest taki... Przesterowali ich na zewnątrz. A, no proszę pana, no to się... Dla każdego nadaje do dywersji zewnętrznej tego rodzaju organizacje. Ale ja tutaj akurat nie tak mam... jak kiedyś martuzjanizm przeszedł w drugą stronę, tak drugą to stronę, ja oczywiście, proszę pana. Dlaczego? Bo tam jest ślepe posłuszeństwo. Wszystkie organizacje scentralizowane, oparte na ślepym posłuszeństwie są niebezpieczne. Generalnie, można powiedzieć. Dalej, proszę was, co się dzieje w Berlinie? No tam wybucha rewolucja, obalają cesarstwo i powstaje rząd socjaldemokratyczny, który przystępuje do krwawego tłumienia rewolucji komunistycznej, wspomaganej z Moskwy oczywiście. No, już się Lenin urwał z choinki.
sensie niemiecki. No, co się miał urwać? On nigdy nie był formalnie agentem niemieckim. Tylko ja mu już te niemieckie pieniądze nie były potrzebne, bo miał swoje. No, w tym sensie już się urwał. I teraz w tym momencie, proszę bardzo. No tak, no, ale to idę na rok pomogło Niemcy. Tu widzimy, jak bieżączka jest zawsze podporządkowana tym wyższym celom. Ale w Rosji czy ktoś chce, czy nie chce. Ale w Rosji przetrwał i utrzymał się przy władzy. No w Rosji przetrwał. Tym niemniej, a tamta zorganizowała na niego zamach, taki półskuteczny, no, lewicowych eserowców, którzy byli powiązani właśnie z Entantą, ale to jest osobna sprawa. Chodzi w każdym razie o to, że wali się tutaj cesarstwo niemieckie, wojska niemieckie muszą wracać, no i chcą, już mają dość wojowania, do ojczyzny. Rząd socjaldemokratyczny tłumi krwawo rewolucję w Niemczech. Na szczęście trochę to trwało i bardzo pomogło naszym powstańcom wielkopolskim. No a z kolei powstaje problem, no Róże Luksemburg i Lipnetka zabito po prostu. Jak oni nie rozumieli, że to jest towar eksportowy, a nie na rynek wewnętrzny, to zapłacili za to własnym życiem. Można powiedzieć, tragiczne postacie, ale widzicie, jak się mści ignorancja. Dlatego ja mówię, każdy, kto się chce zajmować kiedykolwiek polityką, powinien najpierw się nauczyć. Pod Moski podkreślał. Myśmy się najpierw uczyli, na ćwierć wieku się uczyli, zanim przystąpili do działania. A teraz ignoranci od razu na pierestał i działają, skutki, no to widzimy. I proszę was, no ten rząd już nowy, demokratyczny, co robi? Ano, rokuje z Piłsudskim, który jeszcze siedział w Magdeburgu i proponuje mu, że zostanie zwolniony, pojedzie do Warszawy. No tam zresztą cały aparat państwowy już przygotowany przez parę lat do ręki obiecano. No tylko musiał się zobowiązać słowem honoru, że nie sięgnie po ziemię zaboru pruskiego. I to mamy z kolei, no Piłsudski o tym nie pisał, ale niejaki Kessler, który był, no potem nawet był pierwszym ambasadorem niemieckim w Warszawie. Był jakiś inwalida. Prowadził te właśnie rokowania. I Kessler, który no, był oficerem armii niemieckiej tam na Ostfroncie i znał Piłsudskiego wcześniej, no, frontowszczyk. Proszę sobie wyobrazić, że Kessler właśnie o tym napisał w swoich wspomnieniach opublikowanych w dwudziestoleciu, o tym słowie honoru, a pośrednio Piłsudski to potwierdził. Dlaczego? Bo przy różnych okazjach rocznicowych, czy to rocznica powstania wielkopolskiego, czy powstań śląskich, to zawsze mówił, że te ziemie dostaliśmy jako prezent od tamtym. Dlaczego? Bo dając to słowo honoru niemieckim władzom, powiedział, no chyba, że dostaniemy to jako prezent od tamtym, to wtedy będę musiał przyjąć. I on tutaj niejako Niemcom, swoim partnerom, jako człowiek honoru, podkreślał, że zarówno poznańskie, jak i Pomorze, Śląsk dostaliśmy jako prezent od tamtym. Oczywiście Poznańczycy ci Ślązacy, powstańcy, którzy nie wiedzieli o tych honorowych subtelnościach, honorowo-dyplomatycznych, wściekali się, mówię, tak? To myśmy z bronią w ręku wywalczyli, a ten mówi, że to prezent on dał tamty. Ale przede wszystkim podkreślał, że jest człowiekiem honoru, słowa honoru nie zwała. Gdzie on te rozmowy prowadził? W Berlinie. Nie, no, jego z tego miejsca internowania. Gdzie on był internowany? W Magdeburgu. Do
Berlina zawieźli na rozmowy i na rozmowania trwały. Zresztą ładnie to jest pokazane w filmie Porejmy Polonia Restituta. I proszę was, Piłsudski został wysłany specjalnym, też specjalnym pociągiem pod eskortą rotmistrza Gulbena, oczywiście rotmistrza wywiadu niemieckiego, przywieziony tu i dostał cały aparat państwowy do ręki. Już gotowy przez kilka lat tworzony. No i wywiad armii okupacyjnej niemieckiej się rozkładał, bo Austro-Węgrzy... No on się ewakuował do Rzeszy. No. I ten, i Polacy zaczęli rozbrajać Niemców. O czym mówi? Słuchajcie, i teraz... Ten aparat był przez Niemców zorganizowany? No, a, bo kolega się spóźnił. Od momentu, kiedy w 15 roku armie mocarstw centralnych zajęły kongresówkę, władze niemieckie i austro-węgierskie przystąpiły do systematycznego organizowania polskiego aparatu przyszłego państwa polskiego. I tu podkreślałem, że Uniwersytet Warszawski został powołany do życia przez generała gubernatora Sellera. I powtórzę jeszcze raz, że mogliby Niemcy powiedzieć, że z czarną niewdzięcznością, że to nie jest Uniwersytet imienia generała gubernatora Sellera. Bo przedtem to była rosyjska podrzędna gubernatora uczelnia. Już polski uniwersytet, Politechnikę Warszawską też wezerwowało, później Polnie Szerba, nieliczne, ale bardzo dobre wojsko, policję, sądy, szkolnictwo, administrację, nawet wywiad, zaczątki wywiadu. I słuchajcie, jak to było z tym, słuchajcie, relacja samego Piłsudskiego, bo tu ja nie chcę się opierać tylko na endeckich tekstach. Najbardziej kompetentnym świadkiem źródłowym jest sam marszałek Piłsudski. Pisma zbiorowe, wydanie z 1937 roku, nie w jakimś PRL-u czy pomrocznej. Wtedy, kiedy Piłsudski był, znaczy już nie żył, ale był po prostu... No był przedmiotem kultu. To Instytut imienia marszałka Piłsudskiego wydał pieczołowicie jego pisma. Ja wam tu, słuchajcie, przeczytam, to będzie na zakończenie naszych dzisiejszych zajęć. Przeczytam wam, co Piłsudski powiedział, podkreślam, że to są pisma zbiorowe, tam 9, strona 86, Warszawa 1937 roku. Tu mam pamiątkę po ojcu, pamiątki z Piłsudskiego, wtedy wydane. I na zjeździe legionistów w Kaliszu 7 sierpnia 1927 roku, a więc ponad rok po zdobyciu władzy w wyniku zamachu majowego, zjazd legionistów i cytuję wam tu marszałka Piłsudskiego. Gdy proszę państwa w roku 1918 po przyjeździe z Magdeburga stanąłem do pracy państwowej polskiej i gdy w tym samym mundurze, w którym tu przemawiam, nie mogę się powstrzymać, żeby tu nie zrobić wstępu, to jest ścisłe. Marszałek wchodził w jednym mundurze ukochanym swoim i opowiadał mi generał Rubel, jak marszałkowa kupiła mu nowe spodnie, nie chciał nosić. Generał Rubel mówi, z marszałkową zrobiliśmy spisek. I te stare spodnie spalili, to już musiał nosić nowe. I to można sprawdzić. Widzicie, to był człowiek super bezinteresowny. I on po prostu pracował dla idei. Miał dominujące motywacje ideologiczne. I proszę was, można to sprawdzić na zdjęciach. Na zdjęciach wcześniejszych. Widać te niewypracowane harmonijki. Słynne marszałka, a na następnych już są wyprasowane nowe spodnie. Także to jest, no, powiedziałbym, ikonograficznie udokumentowane. No więc wracam do tego. Gdy proszę państwa w roku 1918 po przyjeździe z Magdeburga stanąłem do pracy państwowej polskiej, gdy w tym samym mundurze, w którym tu przemawiam, reprezentowałem Polskę i formowałem wojsko już Polskę,
polskie. Miałem wgląd w sprawy świata nieco głębszy niż poprzednio i mogę panu zapewnić, że agentury państwowe, które się o polską skórę targowały i które się o nią układały według własnej woli, miały głębsze znaczenie, silniejsze i pewniejsze niż wszystko, co agenturą nie było. Widziałem starania ustawicznie i stale idące bez ustanku w jednym i tym samym kierunku, aby agentury obce, płatne były możliwie na górze państwa. Szło one krok w krok obok mnie jako naczelnika państwa, szukając wytworzenia kilku rządów w Polsce, obok rządów stojących przy mnie, rządów agentów stojących poza mną. Widziałem uśmiechy reprezentantów obcych państw, gdy śmiało w oczy mi patrząc, mogli powiedzieć, że moje zamiary mogą być zniszczone zupełnie nie przez kogo innego, a przez polskich agentów. Widziałem to, proszę państwa, i nieraz uciekałem ze swymi zamiarami do odległego pokoju, aby sekretów państwa nie wydać na rozszarpanie obcym. Uciekałem nieraz od moich najbliższych pomocników, dlatego aby moje prawdy i moje zamiary nie były wydane na łup kogokolwiek, bądź byle był cudzoziemcem. Nigdy nie byłem pewien, że gdy piszę rozkaz, nie będzie on czytany prędzej w biurach wszystkich obcych państw niż przez moich podwładnych. Nie byłem nigdy pewny, czy taki lub inny mój zamiar polityczny nie będzie natychmiast skontrolowany przez agentury państw obcych z taką siłą i pewnością, że musiałbym się go wyrzec. Koniec cytatu. I na zakończenie tego przemówienia mówi tak. Tu znowu cytat. Lecz zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. Agentury jak jakieś przekleństwo idą dalej, bok w bok i krok w krok. Moi panowie, gdy wziąłem za temat tę prawdę, wybrałem ją rozmyślnie. I nie dlaczego innego, jak dlatego, aby kropkę nad i postawić. Aby nie było powiedziane, że my musimy menażować prawdę agentury. Polskę być może czekają ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów, powtarzam, strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. Koniec cytatu. To jest testament Piłsudskiego. Prawdziwy, a nie jakieś tam pierdoły, co niektórzy przypisują mu. Kiedy to przemówienie było powiedziane? W 27. To było dokładnie na zjeździe legionistów w rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej na zjeździe w Kaliszu 7 sierpnia 27 roku. Dziś jest jeszcze gorzej. Ciekawe, jakie były. No, ale testament jeszcze jest aktualny. Bardzo. Jeszcze bardziej. Ci ludzie to... Zdrada dzisiaj... I teraz co Piłsudski potem zaczął robić? To ciekawe. Zaczął rozprawę z masonerią. Bo jeszcze w 26 roku go masoneria popiera. W pierwszym rządzie pomajowym było na 11 ministrów co najmniej 5, a prawdopodobnie jeszcze 6. Mason mówię na podstawie rozpoznania źródłowego profesora Hasa. No i słuchajcie, no jak weźmiemy pod uwagę, że przy rozbudowie organizacji wolnomularskiej w Polsce istotną rolę odegrał Tomasini, poseł obcego państwa, jakby nie było, oraz członek misji wojskowej obcego państwa major Giuseppe Stabile, no a przy tym wolnomularstwo było organizacją międzynarodową, którą wielu członków było właśnie najbliższymi współpracownikami Piłsudskiego. Wówczas łatwo można zrozumieć. Niemiłe wrażenie to zrobiło na, no, na adeptach Tieni i Młotka, jak to się mówi. Cyrkla. I cyrkla, tak, tam więcej tych ludzi. Więc słuchajcie. Zakończyliśmy okres II wojny światowej, a trzeba to było zrozumieć. Pierwszy, przepraszam. Trzeba to było zrozumieć. Bo jak władze niemieckie w czasie pierwszej wojny zorganizowały nasz aparat państwowy, tak te wpływy niemieckie zostały i trwają do dzisiaj. Ruscy robili próby zrobienia konkurencji Niemcom, ale Ruscy do psocenia to są dobrzy, ale do budowania to już gorzej, dlatego że oni za bardzo polegają na tych siłowych sprawach. A z magnetem, to jak powiedział Napoleon,
magnetem można trąd zdobyć, ale jednej rzeczy nie można z nim zrobić. Nie można na nim długo usiedzieć. I to w historii Rosji się wiele razy powtarzało. Teraz Grecji. W rozgrywkach tajnosłużbowych to Ruscy z Niemcami zawsze przegrywali. No widzę, że jest kadr Armii Czerwonej w przededniu wybuchu wojny światowej, w którym palce maczały niemieckie służby specjalne. A główną przyczyną klęsk w 1941 roku, w czasie tej ofensywy niemieckiej, było fatalne dowodzenie, brak kadr wojskowych, które Ruscy sami sobie zniszczyli. Więc widzicie, jak oni byli bezradni, nawet w takich sprawach. No i tak, zresztą słuchajcie, co się stało. No, rosyjskie imperium się rozleciało, to co teraz jest, to są niedojedzone resztki, ale obserwujcie, co tam się będzie działo. Ja nic nie chcę prorokować, ale obserwujcie bacznie, co tam się w Rosji teraz będzie działo, będzie ciekawie. Z obliczeń tak wychodzi. A te analizy to na przestrzeni 200-kilkudziesięciu lat robiłem, a nieraz u mnie nie zawiodły. To znaczy, robiłem najpierw retrospektywną, a później od 1977 roku już robiłem analizę prospektywną i też nie zawiodły. No, a Niemcy się zjednoczyły. Trzęsą Europą. No, jak Amerykanie chcieli załatwić przez scjentologów, to jakoś tam, jak kolega mówi, się Niemcy w miarę skutecznie bronią. No nie, czy obronili, to ja nie jestem pewien, ale bronią się. A teraz są agencje ratingowe, które też... No kochani, no te agencje ratingowe to są pancerzpice uderzeniowe w wojnie informacyjnej, które przebijają front, a za nimi idą ci tak zwani inwestorzy, to już są czołgi i piechota. No takie bym analogię robił. To jest dzisiejsza wojna. I fundacje niemieckie. A fundacje to zastępują wywiad. Na wywiad oczywiście też jest, ale fundacje to są fundacje. No.